Niech się nie kończy ten utwór. Witamy bardzo serdecznie w Studio Gwint. Marek Napiórkowski. Dzień dobry. Dobry wieczór. To zależy, w jakim miejscu na ziemi jesteśmy, ale oczywiście nadajemy na cały świat. Studio Gwint to olbrzymi zaszczyt dla nas. Nie ukrywam, panie Marku, że znalazł pan tą chwilkę, żeby z nami tutaj troszeczkę porozmawiać o pana twórczości, no i przede wszystkim o najnowszym albumie, od którego może zaczęlibyśmy naszą rozmowę, więc najnowszy album String Theory oczywiście wychodzi, czy już wyszedł na winylu w tym tygodniu i może kilka słów o tym albumie, czy to właśnie, proszę bardzo, mamy go nawet tutaj, możemy zademonstrować, ja się teraz usunę, a album po prostu... Tak wygląda to dzieło. O. W takim razie pierwsze pytanie odnośnie tego albumu. Powrót do strun, powrót do smyczków, powrót z tych wszystkich podróży pana egzotycznych z rytmami, powiedzmy bardziej krajów południowych. Czy jest to powrót na dłuższą metę? Planuje pan taki, jakby to powiedzieć, związek z muzyką klasyczną w jazzie? To złożone jest dosyć, bo... Powiedzmy, że aspekt wiążący tę muzykę jakby ze światem klasyki to właściwie jest głównie taki, że no, płytę nagrałem z Stowarzyszeniem Orkiestry AUXO pod batutą Marka Mosia, czyli orkiestry smyczkowej, kameralnej orkiestry, która ma, cieszy się bardzo dużą renomą w świecie właśnie muzyki klasycznej. Towarzyszyli mi też ale z tak na perkusji smucha. Czy mnie dobrze słychać? Tak zapytam. Coś przed chwilą jest było okay? Jakieś zawirowanie. Teraz jest już, tak, teraz jest dobrze. No właśnie, nie wiem czy ten. Więc to jest takie zestawienie, natomiast jeśli chodzi o samą materię muzyki, to są pewne linki, że tak powiem, które może wiążą to z muzyką klasyczną, ale to jest no, dla mnie bardzo szczególna płyta, I właściwie troszeczkę mnie zaskoczyło to, że kolejna płyta, no, że właśnie ta płyta powstała z Towarzyszeniem Smyczków, bo kiedy przez te wszystkie lata swojej tej drogi muzycznej zastanawiałem się, kiedykolwiek myślałem o tym, żeby nagrać płytę ze smyczkami, to od razu przychodziło mi na myśl takie najbardziej klasyczne rozwiązanie, czyli smyczki, które kwilą pięknie, rzewnie, ja kwilę na tym na przykład na nylonie albo na czymś tam tego typu i gramy ballady, bo takie płyty powstają bardzo często. Co więcej, ja takich płyt lubię słuchać. Natomiast tutaj sprawa miała się zupełnie inaczej, bo ta płyta jest takim jakby troszeczkę rozwinięciem, no jakby kolejnym etapem tej mojej drogi jako kompozytora, a powstała dlatego, że właściwie ja dostałem na tę płytę zlecenie. Nie na płytę, tylko na takie coś, właściwie na utwór, na suite, bo to najpierw funkcjonowało w tej formie. Po prostu dostałem zaproszenie na festiwal, który się nazywa AUXODRON, właśnie w siedzibie orkiestry AUXO w Tychach się odbywa od wielu lat. I ten festiwal, poza tym, że eksponuje bardzo silnie orkiestrę jakby podczas każdej edycji, bo oni grają zawsze różne rzeczy, bardzo szerokie, to też robią co roku takie crossoverowe projekty, w których jakby to ich instrumentarium klasyczne łączy się z pomysłami przeróżnych jazzmenów. Wtedy, kiedy ja dostałem tę propozycję, a to było w pandemii, ledwo co wybuchło, te lockdowny się zaczęły, ja na szczęście dostałem taką propozycję, która mi, no miałem co robić, jednym słowy, to wtedy o takie utwory zostali też poproszeni Marcin Wasilewski, jego trio i Adam Pierończyk w tym roku. I wszyscy stworzyliśmy te dzieła. Zostały one wykonane podczas pandemii w wersji online. Szczęśliwie rok później potem się odblokowało, więc już graliśmy. Ale to jest płyta, właśnie to jest zabawne, że jakby na zamówienie. Natomiast to też jest fenomen pewien działań. Kiedyś ja myślałem, że artysta pisze muzykę tylko z natchnienia, które niczym piorun uderza go przez kanał energetyczny. No,
Na Mickiewicza bardziej, natchnienie i te rzeczy. I to oczywiście trudno z tym dyskutować, bo to zawsze jest kwestia jakiegoś natchnienia, jakiegoś specyficznego takiego momentu, w którym się czuje ten rodzaj ciszy, który pozwala ci coś nowego jakby tworzyć. Ale zamówienie, to jest właśnie to, jest czymś bardzo dobrym. Mi się zdarzało wielokrotnie tworzyć muzykę na zamówienie, pisywałem do filmów, muzykę teatralną, na przykład płytę Hipokamp, moją ostatnią jazzową płytę przed String Theory. Też napisałem niejako na zamówienie, ale swoje. Mianowicie moja ówczesna menadżerka, zgodnie w porozumieniu ze mną oczywiście, zabukowała trasę na jakąś tam część roku, a nie było nic. Więc ja to napisałem i teraz okazuje się, że ten fenomen jakby powstawania tej muzyki jest taki, że muzyka, która, znaczy nie ma znaczenia, czy to było na jakby z wewnętrznej jakiejś potrzeby, że siedzę, nudzę się i coś mi tam wchodzi do głowy, czy mam po prostu deadline, powstają rzeczy dokładnie takie same, to w takim samym stopniu są wyrazem tej mojej muzycznej duszy. I tutaj połączyłem te światy, więc nie do końca to jest jakby połączenie z muzyką klasyczną, bo ta muzyka, trudno mi ją oczywiście opisywać słowami, jeśli już z muzyką klasyczną, no to przez aparat wykonawczy i przez takie elementy jakby minimalistyczne, takiej muzyki repetytywnej, która akurat, no tak się złożyło, że jakoś mi się z tą muzyką skojarzyła, a jeszcze się skojarzyła z jednemu bohaterowi tej płyty, bo jest jeszcze Nikola Kołodziejczyk w to uwikłany, czyli człowiek, który zrobił orkiestrację. On nie aranżował, bo on dostał ode mnie dokładne formy utworów, napisane w nutach, nawet nagrane przy użyciu komputera. Formy dokładne, wszystkie harmonie, melodie, linie basu i niektóre kontrapunkty. Natomiast Nikola, jako absolutny ekspert od tej materii właśnie smyczkowej, on stworzył, jak to sam prosił, żebym to o tym opowiadał, orkiestrację. I to jest świetna robota. Bardzo charakterystyczna też w myśl takiej, no tego czegoś, o czym trudno mówić, ale takiego repetytywnego. A proszę powiedzieć, panie Marku, jak wyglądał pana proces twórczy? Gościliśmy tutaj kilka lat temu Mateusza Pospieszalskiego i on mówił, że wyszedł do lasu, wziął saksofon i zaczął grać. I to mu naprawdę gdzieś otworzyło jakieś nowe drzwi w jego duszy. Jak to wygląda u pana? Też chodzi gdzieś pan po górach, po lesie, szuka pan jakichś obrazów, które potem gdzieś przekłada pan na struny? Ja pewnie gromadzę te obrazy, ale ja żyję. I to jest bardzo często, jest bardzo ważne, że ja od pięciu czy iluś tam lat, sześciu może, jestem teraz już nawet profesorem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, czyli tutaj w Warszawie na bardzo renomowanej, szacownej uczelni. No bo przez te lata właśnie powstał tutaj Wydział Jazzu i miewam studentów i bardzo często im mówię, że musisz się czymś interesować, musisz żyć. Muzyka to za mało. Oczywiście są różne koncepty na ten temat. Jak pamiętam, rozmawiałem z Patem kiedyś Metiny, to on, dla niego muzyka to jest muzyka. Oczywiście on jest bardzo interesującym człowiekiem i bardzo zainteresowanym tym, co się dzieje w świecie, czytającym i tak dalej. Ale on twierdzi, że muzyka to jest muzyka i to jest niezależny twór. Ja uważam, że to coś, co powstaje potem w postaci muzyki, no przynajmniej w moim przypadku tak zapewne jest, to jest... oczywiście, ja całe życie uczyłem się języka muzycznego, czyli jakby, żeby móc wyrazić jakąś formę twórczości, wyrazić w jakiś sposób no, to coś, co chcę światu powiedzieć, jako nie nawet nie tyle jako muzyk, co w ogóle jako osobowość. Akurat moim... do tego narzędziem jest muzyka, bo to pokochałem, uwielbiam świat dźwięków. Natomiast ciągle wierzę, że to jest wynik jakby tego życia emocjonalnego. To nie jest czysta muzyka, jakby. To jest element, że... No i pewnie to tak działa, nie wiem, Mateusz chodzi po górach i pewnie łapie inspirację, bo na wiele sposobów można łapać. Ja nie robię tego tak, że na przykład jadę gdzieś, żeby złapać inspirację, tylko żyję. Żyję i to wpływa na mnie w sposób emocjonalny, a wielokrotnie już miałem takie przemyślenia przez te wszystkie lata, że różne okresy wzmożenia jakichś emocjonalnych
także niestety problemów czasami, czy życiowych jakichś kłopotów i tak dalej. Krótko mówiąc, jak coś nas rusza, to jesteśmy bardziej uwrażliwieni. Wtedy jest większa szansa, że powstanie jakaś wartościowa rzecz. No chyba, że będzie zlecenie, to wtedy też. Jak rozumiem, płyta String Theory, pomimo tego, że powstała na zlecenie, jest częścią pana duszy, więc może uchyli pan rąbka tajemnicy. Co oznacza nazwa? Co kryje się w nazwie String Theory? Teoria strun? Jaka no teoria? Tak. Teoria czego? Niby tak, wszystkiego. Można by rzec, sądząc, idąc matematycznie. To jest troszeczkę zawsze zabawa. Jakaś taka słowna, akurat tę nazwę skojarzył z tą muzyką mój przyjaciel fizyk, profesor taki fizyki Piotr Suwczyński, który mówi, że to świetny tytuł, no bo faktycznie tutaj są same struny. Jest cała orkiestra smyczkowa, tylko i wyłącznie smyczkowa, moje struny w gitarze, w kontrabasie Maxa Muchy i w Michała Bryndala perkusji też są struny, jakby się już tak absolutnie jakby na to nastawić. Więc to jest jedno skojarzenie oczywiste. Drugie to jest takie, że istnieje coś takiego jak teoria strun. Teoria, której oczywiście tu nie będę referował, bo nie daj Boże ktoś, kto się na tym zna, tego słucha, ale to jest taka teoria, która jakoś tam zapłodniła moją wyobraźnię. To jest teoria, która mówi, że materia jest podzielona na bardzo, bardzo małe części. Tak małe, że mniejsze niż kwarki. To są struny i one są w ciągłej wibracji. I to jest bardzo interesujące. Ponadto to, co mnie, więc ja wierzę, że to, ta wibracja jakby oczywiście intuicyjnie, bo nie mam żadnych też instrumentów, nie jestem w tym ekspertem, ale tego typu skojarzenia inspirują mnie, że jakby ta materia jest, że jest to ciągła wibracja, czytaj ciągła zmiana, bo jeżeli coś cały czas wibruje, cały czas się zmienia. I to wszystko jest jakoś tam fascynujące i to mi się fajnie skojarzyło. Ponadto tam jest jeszcze coś takiego, że z tej teorii strun wynika, że jeżeli przyjmiemy ten model świata, który ta teoria, zresztą teraz akurat tak się złożyło, że wydałem płytę, a coraz częściej mówi się, że to chyba nie jest to, no ale trudno, płyta jest, że to nie mi oceniać, ale że to nie jest to w sensie fizycznie. Teorii fizycznym? Tak, że ta teoria jakoś tam coraz częściej jest obalana, chociaż tutaj trudno obalać, bo to jest taki konstrukt myślowy, w którym jeżeli przyjmiemy te założenia, które głosi ta teoria, to powstaje nam świat, w którym jest więcej wymiarów. 10, 11 przeróżnych wymiarów. I wtedy bardzo skomplikowane równania matematyczne, jakieś takie koszmarnie skomplikowane, zaczynają bardzo łatwo wychodzić i tak dalej. Więc to też jest taka kreacja, troszeczkę z poziomu wyobraźni. Tu mi się Tomasz Stańko przypomina, który też był zakręcony na różne, mój sąsiad zresztą, świętej pamięci mistrz, ale on był zakręcony na Gemeinkette, no wiesz, kwanty. Jego to kręciło, w życiu nikt nie byłby w stanie go przepytać na temat, jakby on nie byłby w stanie udzielić odpowiedzi precyzyjnych na temat, czym jest ta teoria kwantowa, ale jego jakby zapładniało mu to wyobraźnię. Ten model jest mi bardzo bliski, przez to, że miałem przyjemność trochę go znać i jakby w tym świecie jakoś tej jego maestrii się grzać, to coś takiego mam też i ja w głowie, że muzyka to jest abstrakcja, że niekiedy takie skojarzenia mogą prowadzić do... Znaczy inaczej, to jest troszeczkę też tak jak moja poprzednia płyta nazywa się Hipokamp, też mądrze, a to część mózgu jest taka. Ale jak kiedyś podczas koncertu we Wrocławiu, który grałem i ogłosiłem taki konkurs, bo nie było żadnych tytułów jeszcze tych utworów przed nagraniem płyty i mówię, jakby ktoś z Państwa chciał skojarzyć jakiś tytuł z muzyką, która tutaj zabrzmiała i przyszła taka pani we Wrocławiu i powiedziała utwór pierwszy Hipokamp. Jak ja usłyszałem ten Hipokamp, to miałem takie przeświadczenie, że ona nie stworzyła tego tytułu, tylko ten tytuł był zawsze, a ja się właśnie o tym dowiedziałem, że takie idealne trafienie. Dokładnie. I tak też nazwałem płytę i ten utwór. I tak samo było tutaj, że ja lubię, paradoksalnie to jest dla mnie ważne, mimo że wiele osób twierdzi, że jakby muzyka nie musi być programowa, może mieć nazwy etiuda numer jeden, etiuda numer dwa i tak dalej. Ale ja mam coś takiego, że lubię mieć dobry tytuł. Dobry to znaczy taki, który jakoś ze mną rezonuje. Coś w danym momencie jakby czuję pewną zgodność.
I to jest śmieszne teraz, niestety ku mojemu, no ubolewam nad tym, że troszeczkę odchodzi ten świat. No, na szczęście tutaj klub winylowy jeszcze chroni, ocala to od zapomnienia. Świat, w którym tak, tworzyło się płyty jako całość, bo to jest coś bardzo dla mnie ważnego. Ja bardzo, wychowałem się na takich płytach. Ja chcę słuchać płyt od artystów, których kocham, dostawać muzykę, która jest całością, a nie singlem ze Spotify'a. I dlatego paradoksalnie ja dużo czasu potrafię poświęcić na to, żeby dobrać te tytuły, że chcę mieć taką zgodność. No tak już mam po prostu. Bardzo ciekawie to pan wszystko objaśnił. Jeżeli chodzi o struny, o gitarę, to może przejdźmy do początku. W ogóle skąd pojawiła się gitara w pana życiu? Jakie były jej początki, drogi z panem? No tak, to jest historia, którą już oczywiście opowiadałem kilka razy w życiu, ale opowiem chętnie jeszcze raz. Bardzo prosimy, bardzo jesteśmy zainteresowani. Jako siedmiolatek zostałem zapisany do szkoły muzycznej w mojej rodzinnej Jeleniej Górze. I tam uczyłem się z umiarkowanym powodzeniem gry na skrzypcach. Po 2 latach ta przygoda się skończyła. Pamiętam, że była taka nauczycielka z Wrocławia, która przyjeżdżała raz w miesiącu. Ja w ogóle to miałem trzymać. Poza tym wołały mnie inne ciekawe sposoby spędzania czasu, typu futbol w tym wieku. Krótko mówiąc, zarzuciłem te skrzypce, jakoś to się tak zamknęło. I była cisza. Oczywiście lubiłem muzykę, jakieś takie rzeczy typu co leciały wtedy w radiu, bez znaczenia. Aż mając lat 12, pojechałem do mojej babci na wakacje w województwie lubuskim. To się mieściło do Torzymia, takiej małej miejscowości. I tam ciocia Basia, czyli siostra mojej mamy, miała gitarę. Taką co to gitarę, co to powinno być napisane w tych czasach teraz na niej. Że grozi trwałym uszkodzeniem. No nie, Defila takiego. Aha, wyrób gitaropodobny. Dokładnie tak. Takiego z piekła rodem Defila miała. Nauczyła mnie 4 akordów na tejże gitarze. C-dur, A-mol, D-mol i taki G7, ale taki kleszcz nieprofesjonalny, że tak się wyrażę, który jakby wszystkie strony uderzyć, to by wyszedł akord, którego nie chcemy słyszeć. No i miałem, nazwałem, jakoś tak z głupia frank nauczyłem się tych 4 akordów, paluszki bolały. Zapragnąłem mieć gitarę i to było tak, że mama mi ostatnio powiedziała, ja nawet nie wiedziałem, że jako to ten dzieciak, ja pojechałem pociągiem, nie było tej gitar czy w sklepie u nas czy coś, pojechałem do Wałbrzycha podobno sam. Chyba, że jej się pomyliło i pojechałem już po elektryczną jakąś. Tak czy inaczej, nie jestem tego pewien, ale takiego Defila, jakby wszedłem w posiadanie takiego Defila i mojemu najlepszemu przyjacielowi, kumplowi, do dzisiaj Arturowi Lesickiemu, który przed chwilą ze mną lalkę grał, nieodpłatnie te 4 akordy jako jego mistrz dożywotni odstąpiłem, że tak powiem. I on się nauczył też tych 4 akordów, kupił gitarę i tu się zaczęła, w sumie naprawdę jakby zwyczajni, niezwyczajni w takim czymś, bardzo piękna, długa przygoda, bo na tej klatce na ulicy Rodzinnej w Jeleniej Górze, w moim akurat budynku, w którym ja mieszkałem, siedzieliśmy tam i na tych gitarach rzęziliśmy. Powoli, różne utwory, które wtedy się grało, nie wiem, Dom Wschodzącego Słońca, jakieś takie podstawowe, potem jakieś bluesy. I tak nas jakoś naturalny pogłos był przecież w klatce schodowej. Znaczy to nie było w środku, by nas zabili, to było na takich schodkach przed. I tak nieraz myślę, że ci sąsiedzi chcieli dokonać mordu, ale teraz po latach, to mnie śmieszyło, po latach to zazwyczaj wszyscy mówią, och pięknie, oni pięknie grali, my to wspieraliśmy. No różnie było, ale ogólnie przetrwaliśmy. I tu się zaczęło coś bardzo ciekawego w tej sytuacji, mianowicie ten Artur, którego znałem pewnie od 7 roku życia z tego podwórka. Zaczęliśmy zupełnie bez wykształcenia muzycznego, ani niczego, po prostu odkrywać ten świat. Nie było YouTube'ów, to była zupełnie inna era. I zaczęło to nas naprawdę wkręcić coraz bardziej. Coraz więcej się uczyliśmy. Potem zapisaliśmy się, a byliśmy też harcerzami, więc graliśmy na tych gitarach i właściwie otaczaliśmy się starszymi. To było ciekawe, że umiejąc grać już w miarę sprawnie te kilka tych akordów do tych piosenek przeróżnych, wzbudzaliśmy zainteresowanie starszych od nas.
ludzi, którzy właściwie to od czasów liceum, tak powiedzmy 14-15, to już było oczywiste, no bo graliśmy nieźle już na tych gitarach, więc staliśmy się częścią jakichś tam zespołów takich starszo-harcerskich gdzieś. Potem byliśmy też członkami, mając lat 15, a wszyscy 18, pozostali takiego zespołu poezji śpiewanej w Jeleniej Górze. I tak powoli nas to zaczynało kręcić. Sami też mieliśmy zespół w tej Jeleniej Górze, który, tak jak ja przyszedłem w pierwszej klasie liceum, to tam 3/4 kina na nas przyszło. Ja miałem taką szopę jak Jimmy, Artur wyglądał jak Lennon późny. I ta pasja zaczęła nas coraz bardziej pochłaniać. W taki wspaniały jakby sposób, naturalny, graliśmy na tych elektrycznych gitarach z piekła rodem. Ja miałem gitarę na początku, ona się nazywała Malwa, też Defil, naprawdę niebezpieczne dla zdrowia. Ale czy to była taka kopia Stratocastera, taka z, nie, ze, srebre, Malwa ze sreberkiem? Nie. Jak to kiedyś powiedział, wiele lat później, gdzieś w radiu słyszałem wywiad z takim panem właśnie z centrali muzycznej, powiedział: gitara jazzowa średniej klasy Malwa, czyli to była taka z lekkim pudłem elektrycznym. Tak, no i potem upragniona Jolana Iris, czyli czeska odpowiedź na Telecastera, Fendera i tak dalej, bo jakby ten świat nas coraz bardziej pochłaniał, aż w pewnym momencie doszło do przełomu. A tutaj jeszcze jest istotne, że starałem się grać i słuchałem bluesów, Hendrix, Led Zeppelin, w ogóle blues we wszystkiej postaci, bardzo mnie to kręciło, bo tam się pojawił element improwizacji, którego nikt nas nie uczył, tylko na tej pentatonice, na tych kilku dźwiękach zaczynaliśmy brzdąkać. To było coraz bardziej dla nas ważne, coraz bardziej to się stawało, znaczy profesjonalne to ze słowo, ale pracowaliśmy jako zespół, mieliśmy utwory, aranżacje i tak dalej, to zaczynało żreć. Aż taki dom kultury jeleniogórski, który czuł, że tutaj chłopaki naprawdę się garną, zafundował nam wyjazd na warsztaty muzyczne do Chodzieży, warsztaty jazzowe w Chodzieży. To jest takie kultowe miejsce na mapie Polski, ta Chodzież, bo tam już 52 lata odbywają się takie, no teraz międzynarodowe, ale warsztaty jazzowe. Polega to na tym, że polegało tam przez te wszystkie lata i dalej też tak jest, że czołówka Polaków, jazzmenów, niekiedy tak jak teraz z zagranicy, a tak, tam różni byli zagraniczni też, Don Cherry, jacyś, przyjeżdżają tam po to, żeby przez między tygodniem a dwoma to mniej więcej trwało, spotykać się na takim jakby obozie, gdzie oni uczą nas grać, są zespoły, jest fajnie i to jest wspaniała inicjatywa. No ja na te warsztaty z Arturem Lesickim się wybrałem. Pamiętam, takie było pierwsze przesłuchanie w klasie Jarka Śmietany. Takie dzieciaki przyjechały i my coś zagraliśmy i pamiętam, on powiedział: najbardziej zaawansowani są koledzy z Jeleniej Góry. Co było tyle zabawne, że my owszem przygotowaliśmy tam jakieś te utwory, to jakoś może i się, ten jeden utwór, ale nie wiedziałem kompletnie nic. Lisek, tak na niego się mówi od lat, Artur Lesicki, Lisek, nie Lesicki, nie Lisiecki, ale Lisek. My nic nie kumaliśmy. Ale wtedy na tych warsztatach ja zrozumiałem, jakoś tak poczułem mocno, że ta muzyka, wolność, którą daje jazz, mimo że naprawdę nic z tego nie kumałem, że to jest coś, co mnie bardzo pociąga. I to było i w sferze tego, że jest wolność jakby w improwizacji, w tym, że to jest muzyka, bardzo, właściwie muzyka kompetencji, musisz całkiem sporo umieć, żeby móc w to wejść. I to wszystko jakoś wydało mi się to strasznie ciekawe. A jeszcze nie bez znaczenia jest fakt też do tego jakby zapłonu, dlaczego ja tak ruszyłem wtedy i mój przyjaciel też w samodoskonalenie się w tej dziedzinie. To było to, że też ci muzycy, którzy tam byli, Ptaszyn, właśnie Śmietana, Henryk Majewski i wielu innych, oni nam pokazali coś, czego ja kompletnie nie znałem. Mianowicie, że ta wolność nie była tylko, kiedy oni grają, ale też był rodzaj wolności. To byli straszni modele. Dalej niektórzy z nich są ludzie, którzy się potrafili tym cieszyć. To było coś też w tej kwestii, tej takiej osobowościowej, że to jest taka sfera wolności i tak dalej. My wróciliśmy z tych warsztatów.
uszy czerwone. Okazało się, że to wszystko, co wcześniej dżem i tym podobne, no to może i fajne, ale na jakiś czas zupełnie zostało to odstawione na bok. I zaczęliśmy, a Pat Metheny wtedy właśnie przyjechał pierwszy raz. To była pierwsza muzyka jazzowa, jaką słuchałem świadomie. Czyli nie tak, że gdzieś będąc słyszałem w radiu, jak grają jazz, tylko nagrałem sobie na kaseciaka, bo się miało się takie małe, badziewne takie radyjka, które poza tym, że się nagrywało audycję Tomasza Szachowskiego, wieczór płytowy czy coś, oczywiście to było szczególne wtedy pojmowanie praw autorskich w komunie, po prostu się nagrywało strona A, strona B, całą się. I pamiętam, Pat przyjechał do Polski, ja sobie nagrałem na jakąś tam kasetę TDK koncert Pata. To był zresztą jego pierwszy występ, to był pewnie 86 rok, coś albo piąty, nie pamiętam. Nic z tego nie rozumiałem, ale zrobiło to na mnie wielkie wrażenie wtedy. I do tego doszła ta chodzież i to wszystko razem sprawiło, że zaczęliśmy się uczyć tego jazzu, jeżdżąc co roku właśnie na te warsztaty. Z roku na rok byliśmy trochę bardziej zaawansowani. Potem ta chodzież na chwilę przestała istnieć. Ona dalej, te warsztaty są też teraz, ale był taki okres, kiedy nie było tych warsztatów w tamtym mieście, tylko przenieśli to do Puław. To się nazywało Chodzież w Puławach, bo taka już była siła tej tradycji. Teraz są warsztaty i w Chodzieży i w Puławach, ale mając lat 24 już uczyłem na tych warsztatach. Tak jakoś szybko to poszło, ale na pewno się tam zaraziłem muzyką, więc z grubsza ciocia Basia, blues i chodzież. Niesamowita opowieść. Panie Marku, może zróbmy chwilę przerwy, posłuchajmy sobie Davida Bowie, Absolute Beginners w pana wykonaniu, który nie ukrywam, naprawdę jest świetnym wykonaniem. I po tej przerwie, ja teraz też tylko zaproszę wszystkich do zadawania pytań, bo po tej przerwie chcemy właśnie jak najwięcej od was pytań, żeby pan Marek miał tą możliwość odpowiedzenia i troszeczkę dla was też taka okazja współuczestniczenia w naszym dzisiejszym spotkaniu. A teraz posłuchajmy David Bowie, Absolute Beginners w wykonaniu pana Marka Napiórkowskiego. Thank you.
Ach, niesamowita wersja. Można by słuchać, słuchać i słuchać tej improwizacji. Panie Marku, druga część naszego spotkania. Zgodnie z umową przechodzimy do naszego czatu i tutaj bardzo proszę, zadawajcie pytania. Teraz jest ten moment. Pan Marek postara się, obiecał, że postara się na wszystkie pytania, które się pojawią, odpowiedzieć. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, czyli improwizacja, cały czas improwizacja. Pierwsze pytanie. No właśnie, oglądaliśmy, to była chyba słynna sala imienia Agnieszki Osieckiej w studiu Trójki. Tak. No, a teraz wiadomo, Trójka była kiedyś fajna, a teraz jest Radio Nowy Świat i od dłuższego czasu prowadzi pan audycje autorskie. Obecnie jest to Napiór w Eterze w Radiu Nowy Świat. Swoją drogą dziękuję za tę audycję. Tutaj Karol Mazurek pisze, skąd potrzeba dzielenia się muzyką, którą pan odkrywa? Czuje się pan trochę dziennikarzem? Czuję się coraz bardziej, ale oczywiście nie godzin ja ran całować. Cytując Sienkiewicza, moich kolegów po fachu starszych. To było tak dokładnie, cała ta historia z audycjami, że to jest właściwie moja trzecia przystań. Najpierw, kiedy Radio Jazz wtedy było w eterze, nie było internetowe. Jazz, teraz to się nazywa Radio Jazz FM, ale w Warszawie było, nie wiem w ilu miejscach to było nadawane, była normalnie częstotliwość, na której działało Radio Jazz. To się tak nazywało. Ja w 2008 roku bodaj prowadziłem przez rok może taką godzinną audycję, coś zaczynałem prezentować muzykę. Najgorsze, ja nawet nie pamiętam, jaki jest był tytuł tej audycji i naprawdę nie mogę sobie przypomnieć. Więc to było takie dosyć sporadyczne, ale wtedy pomyślałem, że to jest fajne. Potem, jeżeli teraz w Nowym Świecie jestem 3 lata, czyli pewnie w roku 18, 2018 zadzwonił do mnie Kuba Badach, że prowadzi audycję Dźwięki Nieoczywiste w takiej stacji Chili Z i że ma strasznie dużo roboty i chce, żebym robił to z nim. Tak, to był grudzień 2017 bodajże. Grudzień 2017. Tak. No właśnie. I wtedy zaczęła się taka bardziej profesjonalna przygoda, bo właściwie na pewnym etapie to prowadziłem większość tych audycji. Potem przyszła pandemia, ta przygoda z Chili Z-em się skończyła i zadzwoniła do mnie Magda Jeton z propozycją, bym prowadził audycję w Radiu Nowy Świat, którego to radia, to nie wiem, czy to ma sens, ale jestem patronem także, że mimo, że tam pracuję, to wspieram, bo to jest bardzo szczytna, uważam, działalność i fajna to jest stacja, która utrzymuje się właśnie tylko i wyłącznie dzięki łaskawości patronów. I tutaj pamiętam, Magda mi powiedziała, że 2 godziny. Ja mówię, nie, no chyba godzinę, no ale dobra, ona, no to spróbujmy. No i spróbowałem, no i zostało. I tak przez te 3 lata minął, 10 lipca jest 3. rocznica. No więc kilka dni później, nie pamiętam, który to był dzień tygodnia, minął 3 lata, kiedy prowadzę tę audycję. I teraz, no dzielę się. Jest w tym coś bardzo fajnego. Okazało się, że ja miałem takie inklinacje. Oczywiście kochałem Ptaszyna, który jest niedościgłym absolutnie mistrzem. I to jest taki podobny do mnie przykład o tyle, że on jest nawet do dzisiaj czynnym muzykiem, a także prowadził te audycje. I nie tyle, że chciałem iść jego drogą dokładnie, bo co miałem taki rodzaj podekscytowania. W miarę te słowa mi się kleją. Więc a nuż to będzie fajna przygoda. Okazało się, że jest to owszem bardzo fajna przygoda i bardzo inspirująca. Bardzo się cieszę, że dostaję bardzo dużo w sumie takich zapewnień, że warto to robić. Gdziekolwiek nie pojadę na koncert, to zawsze ktoś przyjdzie i mówi o audycji, co jest bardzo dla mnie miłe. Natomiast muszę powiedzieć, że nie jest to łatwe też, żeby tutaj nie ściemniać. Ja nie jestem dziennikarzem profesjonalnym, co się objawia w tym, że nie mam czasu, żeby profesjonalnie przygotowywać sobie 1 czy 2 audycje i traktować to jako pracę. To jest jakiś tam bardzo dla mnie inspirujący i satysfakcjonujący dodatek do mojej głównej działalności, ale dodatek, który wymaga. No bo można by pomyśleć, ja mam tutaj taką półkę, właśnie na nią patrzę,
na której jest, nie wiem, z 1000 płyt CD, nie winylowych, bo to na inne pytanie. Mam parę winyli nawet swoich, mam 3 wydane teraz, String Theory, Hipokamp i Warszawa, Nowy Jork, ale nie wszedł, i adapter też mam, ale nie wszedłem jeszcze w to, bo wiem, że przepadnę. No, ale krótko mówiąc, dysponuję muzyką, zawsze się interesowałem muzyką, i chciałem, i myślałem, że a pójdę, podejdę do półki, tu se sięgnę po coś, tu tego. Nie, 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 to starcza na 2 miesiące, mimo że tego jest dużo. Zatem praca przy audycji jest niezwykle satysfakcjonująca, cieszę się, że mogę to robić, ale wygląda to mniej więcej tak, że muszę się mocno zmęczyć, żeby przygotować playlistę. I to jest trudny moment, jakby w tym sensie. Oczywiście niekiedy przychodzi jakiś pomysł i wszystko idzie w sekundę, ale to jest co tydzień. Więc ja w czwartek o 21 kończę audycję i już w piątek niekiedy zaczynam, jakby łapię wszystkie sygnały z zewnątrz, które mogą jakby się przydać do audycji. Więc to ustawianie tego jest dosyć wymagające. Ale jak już się ma tę listę, no to już to przygotowanie tego, co ja powiem, jakby jakieś detale związane z tym, kto tam występuje i z którym roku, to jest bardzo szybko. No i nagroda jest w momencie, kiedy jestem w tym studiu na Ostrej 14 i mówię do ludzi. To jest coś porównywalnego do jakby grania koncertu. No bo my całe życie jednak prowadzimy pewną gospodarkę adrenalinową. I to jest coś bardzo satysfakcjonującego. Ponadto jeszcze jest jedna rzecz, że ja tyle tej muzyki w życiu słyszałem przez lata, że już miałem taki moment, że dużo mniej jej zacząłem słuchać. Jeszcze jak były płyty, tak powszechnie się jakby kupowało, to kupowałem płytę moich ukochanych wykonawców i tak dalej, i tak dalej. Z czasem zauważyłem, że tutaj sobie puszczę właściwie coraz częściej to samo, bo lubię. I tak dalej. Aż nagle pojawiło się właśnie, no bo to już 5 lat razem z tym Chili Zetem, pojawiła się konieczność zagłębienia się w to. I za to jestem losowi bardzo wdzięczny, bo okazuje się, że poznaję bardzo dużo nowej i starej muzyki, co mnie na pewno musi inspirować do swojej działalności. Poza tym zaczynam coraz więcej rozumieć zależności między tym. Ja jako hobbysta oczywiście byłem ciekaw zawsze, kto gra Desmond, to jest, kto gra w tym nagraniu. To nie jest tak, że Wayne Shorter, no oczywiście Wayne Shorter, wiadomo, ale kto tam gra? Na wszystkim. To mnie zawsze ciekawiło. No więc, ale to mi się wszystko przez to, że tych nagrań jest bardzo dużo i to trwa, to jest ile ma tygodni, rok, 50 i kilka, tak? Z tych audycji, dobrze mówię? No tak by było jakoś, tak. 4 miesiące mniej więcej, no tak, razy 12. Tak, 50 tam co. Tak. No to jakby tych bardzo dużo było już tych audycji, tych spotkań jakby i to wszystko się układa w taki jakiś fajny, znaczy ogólnie jest to szlachetna działalność, która jest dla mnie istotna i tutaj czy czuję się dziennikarzem? Powoli coraz bardziej, ale to jest, ja mam te wielkie szczęście też, że ja po prostu idąc do tego radia, mówiąc do ludzi, ja tym dziennikarzem być nie muszę, bo ja jestem muzykiem, który dzieli się swoją ulubioną muzyką ze słuchaczami. Tak, widziałem się z Marcinem Kedryńskim parę dni temu i właśnie mówię, że ja mam ten luz, że ja się nie muszę, wiadomo, staram się mówić coraz lepiej, może trochę lepiej, powoli mi to idzie, ale wymawiać te angielskie tytuły, czy mówić, że na przykład staram się coraz bardziej mówić, że utwór nosi tytuł, a nie nazywa się na przykład i tak dalej, więc to się poprawia. Natomiast w rzeczywistości ja mam ciągle ten luz, jakby, że ja nie po to tam jestem. Jakby, żeby... Jest ten dystans taki, powiedzmy. Mam taki luz, że ja jestem muzykiem, który po prostu opowiada o tym, co lubi. I to jest bardzo fajne. A pozwala pan sobie na odrobinę improwizacji, jeżeli chodzi o pracę na antenie w trakcie audycji, że nagle coś panu przyjdzie do głowy, czy pytam jako jazzmena, czy raczej wszystko musi mieć pan poukładane i nie ma miejsca na improwizację? To znaczy z powodu specyfiki tego, jak działa radio w moim przypadku, czyli
Nie mam możliwości, znaczy zdarza się, ale bardzo rzadko, bo tam jest baza, ale ja zazwyczaj mam utwory, które puszczę w danym programie, czyli jakby zaprezentuję, więc ich jest może ze dwa za dużo czasami niż to, co zwyczajowo wychodzi mniej więcej średnio. Natomiast wszystko to, co się dzieje, to, co ja powiem i o czym, to jest najczystsza improwizacja 100%. Ja mam takie małe notatki zrobione i to, co ja opowiem o tym nagraniu, to ja nie mam żadnej kolejności, nie piszę sobie tekstu. Wszystko, co mówię, jest tu i teraz. I dlatego to uruchamia ten rodzaj adrenaliny, który ja znam ze sceny. I to było fajne, jak właśnie była pandemia i zaczęło się to radio wtedy też mniej więcej. To mi dawało, no teraz wróciliśmy, znowu gramy, ale wtedy to mi dawało pewną namiastkę tego, co na scenie. Więc ja absolutnie stawiam na pełną improwizację. To oczywiście improwizacja polega na tym, że czasami się może nie udać, ale to jest podstawa. Nie wyobrażam sobie, żebym przygotowywał audycję słowo w słowo albo dokładnie, że tu powiem, a tu anegdotę powiem. Nie, to wszystko się dzieje na żywo. Trochę tak, jakby ci słuchacze byli ze mną w tym studiu. Że ja prowadzę rozmowę, mimo że ich nie słyszę. Czasami ktoś napisze, owszem, ale więc to jest żywe, bo taki koncept. No, lepszej reklamy nie mógł pan sobie sam teraz stworzyć. Zapraszamy serdecznie do Radia Nowy Świat. W każdy czwartek o godzinie, ja tutaj w Londynie mam trochę te godziny inaczej. O 19 w Polsce u pana pewnie? O 18. No, o 18, tak. W Londynie 18, w Polsce 19, Radio Nowy Świat, Napiór w Eterze i naprawdę polecam jako słuchacz, bo wiem, o czym mówię, a pan Marek właśnie przed chwilą bardzo obrazowo to wszystko dodatkowo jeszcze objaśnił, także zapraszamy. Kolejne pytanie. Jak w pana przypadku i z pańskiego doświadczenia wygląda ten procentowy podział talent-pracowitość 20-80, 80-20 czy 50-50? Oj kurczę, po pierwsze nie mam miernika, który byłby w stanie to zmierzyć, bo to jest wszystko, mogę sobie po prostu spekulować, ale to jest tak, na pewno wszyscy słyszeliśmy wielokrotnie, jak ktoś, kogo uważamy za geniusza, mówi, że pracowitość to jest najważniejsze, a ten talent tam to jest 1% czy coś. Jakby tutaj podzielić. Ja nie, na pewno się nie zdobędę na dokładne ustalanie procentowe, ale jest coś w tym takiego, że może odwołam się do moich doświadczeń takich, jak miałem 18 lat, 20 na studiach byłem, innych zupełnie i wracałem z Wrocławia do tej Jeleniej Góry na weekendy, bo tam mieliśmy obaj zresztą z przyjacielem Arturem możliwość uczyć w Domu Kultury gitary, co nas wtedy budżetowo bardzo wspierało i tak dalej. I z tamtych doświadczeń, a także wieloletnich doświadczeń pedagogicznych, bo ja poza tym, że uczę teraz na Uniwersytecie Muzycznym, to ja przez te wszystkie lata jeździłem na warsztaty. Od tego 24 roku przez większość tych lat zawsze miałem jedno albo dwa warsztaty jako nauczyciel. I spotkałem bardzo dużo młodych ludzi. I na tej podstawie mogę powiedzieć, że wielokrotnie widziałem ludzi szalenie zdolnych. Jeżeli nazwijmy ten, musimy to rozgraniczyć też. Zdolnych, posiadających talent stricte muzyczny, czyli na przykład ktoś bardzo dobrze słyszy, ktoś ma świetne poczucie rytmu. Widziałem też ludzi, którzy na pierwszy rzut oka nie przejawiali za bardzo aż takich talentów, takich wybijających się. I ci ludzie są na rynku muzycznym nierzadko, a tamci nie. Oczywiście najlepiej, jak się zejdzie to wszystko naraz. Więc to są dwie rzeczy. Po pierwsze, ta pracowitość w moim rozumieniu i na moim przykładzie, bo ja nie mogę mówić o dokonaniach szkoły moskiewskiej, gdzie po prostu jest zamordyzm i od ćwicz albo dostaniesz rózgą. Tak, gitarowe tremolo 12 godzin na dobę, aż paznokcie odpadną i tak dalej. Dokładnie i wszystko. No tak, więc ja nie miałem tego przymusu i to jest rodzaj jakiegoś takiego błogosławieństwa, że ja, kiedy mnie ta gitara kiedyś, ta muzyka weszła w moje życie, to pytają mnie ludzie, ile pan ćwiczył, jak pan zaczyna, to nie wiem, cały czas.
ale z imperatywu własnego. Ja po prostu bardzo to lubiłem. Grałem, to zabrało mnie to w jakąś podróż. To moją wyobraźnię jakoś gdzieś tam ukształtowało i jakby lubiłem być w tym świecie. Więc pytanie, czy ja dużo ćwiczyłem? Pewnie tak, ale przez to, że ja szkoły muzyczne i wszystkie te rzeczy robiłem bardzo późno, bo byłem samoukiem, przez lata funkcjonowałem, oczywiście nauczyłem się nut i wielu rzeczy niezbędnych do funkcjonowania w tym zawodzie, ale ja nadrabiałem to szkolnictwo, kiedy już miałem bardzo mocno ugruntowaną pozycję, jakby to nie miało żadnego znaczenia jakby dla tego, co się wydarzy z moją muzyką. Więc zatem ja byłem człowiekiem pracowitym, ale z drugiej strony wielokrotnie myślałem sobie też, że przecież jakbym przeszedł od siódmego roku życia na tej gitarze, co prawda wiadomo, że na gitarze jest inaczej, bo są pazurki, to są inne dwa instrumenty prawie, no ale trochę. Liznąłbym tej muzyki klasycznej, może bym to lubił, a może właśnie nie. Może by mi się nie chciało tego grać, bo bym czuł rodzaj przymusu. Nie jesteśmy w stanie tego oszacować, ale wzdychałem czasami do tego, że jakbym miał taki przymus tak naprawdę przez te ileś tam lat młodych bym musiał nauczyć się tego czy tamtego, to pewnie bym sobie to cenił w tym, a tutaj wszystko z tego jakby pobudzania wewnętrznego było. Czyli ja oczywiście to się wiązało z wieloma innymi rzeczami pozamuzycznymi, że ja ćwiczyłem dlatego, że kochałem tę muzykę, ale też ćwiczyłem, że w pewnym momencie zacząłem zauważać, że jako bardzo nieśmiały młody jegomość, że ta muzyka pomaga mi w życiu, że jakoś mnie ośmiela, że ktoś wiedział, że ten napiór to coś umie zagrać demol, może trochę lepiej niż kto inny i tak dalej, więc to budowało moją pewność siebie, to była taka droga, ważna droga. I teraz ja czasami myślę sobie tak, że no bez talentu byłoby ciężko, ale ten talent nie zawsze, i to próbuję powiedzieć, ten talent nie zawsze jest taki stricte, że dobrze rozróżniam wysokości dźwięków, taki czysto muzyczny wyseparowany. Ja uważam, i to troszeczkę nawiązuje do tego, co mówiłem wcześniej, ja uważam, że znacznie ważniejsze określenie, czym jest talent, to jest to, czy masz coś do opowiedzenia w życiu. Jakby, że tak jak mówię, spotykałem ludzi, którzy świetnie słyszą wszystko, tylko nie mieli o czym opowiadać. Nie wiem, na czym to polega. To jest coś, co płynie z osobowości. Ja prawdopodobnie, przez to, że nie miałem tego szkolenia na początku bardzo mocnego, więc ja nie czułem, że ja jestem jakiś wyjątkowy, jeśli chodzi o to, co dostałem w pakiecie, rodząc się. Ale też nie byłem takim typem, że ja teraz się tak zaprę, że wszyscy chodzą na piłkę czy gdzieś tam na imprezę, a ja nie. Nie, po prostu mnie to było naturalne. Więc z tego, co jeżeli mówimy o takim, więc to jest takie moje troszeczkę podejście do tego. Natomiast kiedy ci wielcy mówią właśnie tak, że Mozart czy jacyś tacy, kolesie tego typu, dajmy na to, mówią, że najważniejsza i tak jest praca, to też nie jest kokieteria. Bo to jest coś takiego, że dostajesz coś, jakiś dar i naprawdę ta praca nie polega na tym, jak ja będę wywijał tymi palcami, tylko na ile jakby to poważnie traktujesz, tym samym, ile możesz dać sobie i ludziom tej muzyki jakby pogłębionej. To jest do tego, że jakby na przykład ta koncepcja, ja w ogóle nie lubię myśleć o muzyce jako o polu, nie lubię muzyki wirtuozerskiej, to znaczy oczywiście genialnie grający muzycy mi się podobają, ale tylko wtedy, kiedy ta muzyka, nawet jeżeli John Coltrane gra potwornie szybko kaskady nut, to ja wiem, że to nie jest o wirtuozerii. To jest o głębi, o czymś bardzo głębokim, ważnym. No oni byli strasznie zafascynowani filozofią grecką, prawda? Wtedy, w tamtych czasach. To było dla nich takie niesamowite motto działania, tak ogólnie, więc no wiadomo. Znaczy to jest jeszcze inny aspekt. Ja chciałem tylko wtrącić takie drobne pytanie tutaj, bo już nie mogę wytrzymać z tym pytaniem, a trzymam mi się w głowie i krąży z lewa w prawo. Wojtek Waglewski kiedyś powiedział, że każdy gitarzysta ma obowiązek czytania książek. Dużo pan czyta? Sporo, sporo. Teraz mało, ale jakby tak, ja jestem z tych czytających.
Absolutnie ten świat mnie fascynuje i tu obok tych płyt są też dużo woluminów. Ja bym powiedział tak. Nikt nie ma żadnego obowiązku, ale lepiej, żebyś miał świat głęboki, bogaty świat poza samą dziedziną muzyki, bo z moich doświadczeń to wynika, na pewno są wyjątki, bo inaczej niewiele opowiesz. Że jakby muzyka to jest tylko nośnik i musisz mieć o czym, więc musisz, tak jak mówiłem wcześniej, to przeżywanie życia łączy się też z tym, że jesteś głodny jakichś doznań innych, innego typu, ze sztuki, nie wiem, podejmujesz ryzyko w życiu, coś robisz takiego, o czym potem tymi dźwiękami paradoksalnie opowiadasz jakby abstrakcyjnie, no bo to jest cała ta zabawa, w którą ja się bawię, polega na tym, że ja na skutek emocji, które mam w jakiejś sprawie, grając, ja staram się grać tak, żeby ta emocja udzieliła się słuchaczom. Czyli chcę coś takiego powiedzieć, że nikogo już nie interesuje, że jakiś koleś wyszedł i zagrał Lot Czmiela już tak szybko, że metronom nie nadążał, już najszybszy. Już dawno nikogo to nie interesuje. Znaczy inaczej, są ludzie, którzy ciągle czują podziw do takich działań, ja to absolutnie rozumiem, ale nikt nie sprzedaje płyt za to. B.B. King grał 4-5 dokładnie dźwięków na krzyż, może szósty jeszcze czasami mu się zdarzył, a był wielkim wizjonerem i twórcą gitary, dlatego że był nośnikiem emocji. Jego muzyka była nośnikiem emocji, feelingu, czegoś, co jest dla nas szalenie ważne i tak dalej, i tak dalej. Więc absolutnie pracowitość, tak, bo lepiej wiedzieć więcej. Ta wiedza, to też mówię studentom, że ta wiedza jest czymś szalenie cennym, bo ona... Młodość ma to do siebie, że często burzy to, co jest wcześniej. Na tym polega postęp świata. Więc wchodzą młodzi i negują to, co było. I myślą, że może ta wiedza, stara wiedza, ograniczy ich horyzont jakby twórczy. Nie, oni są zupełnie nowi. Wiemy już po latach, że tak nie jest do końca, bo to się zawsze jakoś tam powtarza. I zawsze mówię, że ta wiedza właśnie daje wolność, a nie zabiera wolność. Czyli jeżeli umiesz zagrać wolno, szybko, cicho, głośno, jeśli chodzi o technikę i znasz dużo rzeczy, to i tak zdecydujesz, co chcesz grać, a w rzeczywistości nikogo nie obchodzi, czy ty wywijasz, czy ty nie wywijasz. Ważne, czy to, co robisz podprogowo, ludzi zabiera w jakąś podróż. Że ktoś chce tego słuchać. Więc polecam pracę, polecam, a też ci najwięksi artyści, których wszyscy kochamy, no to są wybitnie utalentowani, tak nawiązując do pytania. Czyli przede wszystkim konkludując, trzeba czerpać radość z tego, co się robi i umieć się komunikować ze światem tym, co się robi. Mhm. I wtedy, nieważne, czy to jest 5 godzin, czy 6, 10, czy 2 tylko, czy nawet godzinka, ale ona będzie wypełniona treścią. No, tak wszyscy chcemy. To mniej więcej na tym polega, że my pracujemy, ćwiczymy, nagrywamy, chcemy się podzielić jakby tak sobą, ale też muzyką, której ktoś słucha. I fajnie zachodzi ta jakby ta interakcja ze słuchaczem. I właśnie ja bym chciał na przykład, tak sobie czasami myślę, że tak, ja lubię oglądać filmy. I ja bym chciał mieć takich słuchaczy jak ja, jak ja jestem fanem filmu. Czyli słuchaczy, którzy właśnie winylarze są tacy, bo oni muszą wyjąć płytę z tego pudełka. To nie jest, że coś tam w samochodzie bździ, tylko to jest proces, trzeba wyjąć, trzeba położyć i tak dalej, przerzucić. Że jakby ta uważność. Ceremonia cała, tak. Tak, na szczęście istnieje grupa ludzi, ciągle i to się nigdy nie zmieni, bez względu na to, że troszeczkę ta kultura, nazwijmy ją, nie lubię tego określenia, ale nie mam lepszego, wyższa, nie jest w najlepszej takiej sytuacji teraz, no bo się rozprzestrzenia dużo rzeczy przez to, że internet zmienił zasady gry. Więc jest wszystkiego wszędzie, jest bardzo dużo. Ale i tak ja uważam, że nie zmienia się liczba ludzi, którzy mają pewną uważność do słuchania, do czytania, do odbierania sztuki jakby i dla nich jakby gramy. No ja też jestem taką osobą jako meloman, jakby, że ja się cieszę z dobrego nagrania, uwielbiam te nagrania,
I ta zasada pięknie się jakby, no, dopełnia to wszystko. I warto, jest ciągle dla kogo grać. I po czasie, jak zaczynałem grać na przykład, to myślałem sobie, wiadomo, jest też tak jak trochę w filmie o Rockim, że ten Rocky wygrał, a potem wszyscy chcieli go zlać w kolejnych znacznie gorszych odcinkach. No bo ten pretendent jest taki. I ja też mam troszeczkę tak, że jestem już długo na scenie i ja nie mam tej sportowej złości, żeby tak strasznie walczyć. Ja znajduję ogromną przyjemność w tym, że w ogóle mogę to robić. To jest coś, to jest definicja jakby szczęścia, które z tego płynie i sensu. Że dla mnie to, że ja mogę sobie skomponować, nagrać i wydać, a potem ktoś posłucha tego, to jest wspaniała rzecz. I to jest taka wymiana, która jest szalenie cenna. Właściwie to jest sposób na życie mój. Przepięknie to pan wszystko ujął, panie Marku. Naprawdę miło się tego słucha. Ulubiona pana gitara? Och, to są pytania. Nie wiem. No ja mam różne te gitary. Z niektórymi mnie bardzo łatwo spotkać często. To jest taka gitara, nawet tu leży, to ją mogę pokazać. Ja mam tych gitar sporo, ale bardzo często gram na tej. To jest gitara elektryczna. Zrobił ją lutnik ze Stanów, John Sur. Ona wygląda jak Stratocaster do Big Beatu. Ona jest bardzo uniwersalna i to jest ewidentnie gitara, którą ja lubię. Bo często do niej sięgam. Nagrałem bardzo dużo rzeczy na niej. Na String Theory gram na tej gitarze ze dwa numery czy trzy. Na Hipokampie akurat nie, bo chciałem zmienić. Ale na tej płycie Warszawa, Nowy Jork i na wielu innych ta gitara się pojawia. Więc jakby przez to, że mam ją 20 lat i ona mi towarzyszy, bo ona jest taka uniwersalna. Mogę na niej zagrać bardzo delikatnie. Mówię o elektrycznej. Ale mogę też ostrzej. Więc to jest gitara, którą bardzo lubię. Drugą taką gitarą na pewno jest gitara Lindy Manzer akustyczna, na której grałem lalkę. Chociaż to akurat w teledysku jest inna. Mam dwie takie gitary. Na takiej jasnej. Ta była z ciemnym pudłem. Z płytą ciemną. I to są takie gitary, że na pewno ich najbardziej bym nie chciał się ich pozbyć, ale mam tych gitar niestety sporo. Aczkolwiek one wszystkie do czegoś służą. Czyli to nie, że jestem kolekcjonerem. Jak ja bym nie sprzedawał tych gitar, które miałem w życiu, no to musiałbym chyba drugie mieszkanie kupić tylko na gitary. Bo ja mam taką zasadę, że się jakby jak nie gram długo, to nie trzymam tych gitar. Więc te, które, z którymi się pojawiam właśnie z tą Lindą Manzer czy z Johnem Surem, teraz mam taką gitarę lutnika Nico Moffa, jazzową, wspaniałą. To na tych wszystkich gitarach gram. Mam Telecastera, na którym gram na Hipokampie. Ale mam też gitary takie, których nie sprzedam, a one są takie trochę historyczne. Mam takiego Gibsona z 64 roku. Taką wielkie pudło jazzowe, na którym grał Kenny Barrell. To kilka mam takich gitar, które są taką jakby trochę kolekcjonerskie, ale czasami można je wyjąć, ale większość do czegoś służy. Więc wszystkie lubię te, które ze mną są. A co pan powie na takie stwierdzenie Davida Gilmoura kiedyś, że tak naprawdę to grają palce gitarzysty. Daj mi zwykłą, najtańszą gitarę ze sklepu, ja z niej zrobię przepiękny instrument. Oczywiście. W 100% się z tym zgadzam, ale jakbym miał teraz tę malwę, to bym tego był jego, bo to był taki kształt. No, brzmiałoby to gorzej. I teraz my doszliśmy do takiego etapu, jakby świat się zmienił bardzo, zwłaszcza tutaj w Polsce. Kiedyś się zarabiało $20, więc pamiętam, jak mi kumpel opowiedział, że sprzedał Borysowiczowi we Wrocławiu Fendera Stratocastera, a wymiana polegała taka na tym, że Andrzej dał mu strata, a Borysowicz dał mu małego Fiata. Więc to jakby był ten poziom niedostępności. Teraz ta dostępność jest taka, że można kupić w sklepie za bardzo nieduże pieniądze przyzwoity instrument, a ta przyzwoitość polega na tym, że stroi na przykład, no bo to jest klucz. Ciężko było grać na tych słabych gitarach bardzo, jeżeli one nie stroiły, nie miały nabitych równo progów.
no to wtedy ciężko coś naprawdę wydobyć. Myślę, że Gilmour nie miał kontaktu z takimi instrumentami w Anglii, ale ta idea, że ale ta gitara brzmi, ale tak. Tak naprawdę, oczywiście te gitary są świetne, które ja mam i je wybrałem też ze względu na brzmienie, ale w rzeczywistości dobór tych dobrych, drogich instrumentów polega na tym, że ja mając taki instrument, jestem w stanie więcej z niego wydobyć. Te bardzo dobre akustyczne instrumenty na przykład no, są tak skonstruowane, że można więcej niuansu z nich wyciągnąć. Więc jak ja bym wziął taką gitarę za 1000 zł, nawet jest takie na YouTubie lata, jest taki film, który kiedyś zrobiłem w Krakowie. Czy muzyk gra, czy gitara, coś takiego, to tam jakieś grube tysiące, ponad 100 tysięcy ma to jak wejść. I ja, facet mi daje gitary po 500 zł, po 300, ja na nich gram i sobie tam gadamy. Straszne takie, naprawdę bardzo tanie rzeczy. I o tym opowiadamy, więc się da zagrać, ale muzyk woli mieć lepszą gitarę. Dlatego, że ta gitara, oczywiście ona nic za nas nie robi, ale ona właśnie pozwala bardziej zniuansować, więcej wydobyć, więcej ode mnie zależy, artykulacyjnie mogę. To są te sprawy. A efekt jest taki, że palce, w ogóle muzyk gra, nawet nie wiem, czy palce to jest złożone, cały człowiek, po prostu każdy, też to jest bardzo ciekawe po latach, to wiem to od dawna, ale to nie zmienia mi się, że nieważne jaką ja wezmę gitarę, i tak będę brzmiał tak jak ja. Widziałem na własne oczy, jak Mike Stern grał na dżemie na takim bardzo grubym jazzowym Gibsonie i wszystko brzmiało jak Mike Stern. Mimo, że on gra na takich, na Telecasterach. I wielu takich muzyków widziałem, więc i tak dążymy do tego brzmienia podświadomie, które słyszymy w głowie. Nawet trudno to ocenić, ale tak jak ustawisz gałki we wzmacniaczu. No i przede wszystkim tymi palcami tak naprawdę tutaj się wszystko odbywa, bo to brzmienie jest czymś szalenie ważnym w muzyce. Ono jest, to nie jest właśnie to, ale ci brzmi tak, znaczy jak ktoś powie, ale ci brzmi ta gitara, to jeszcze ma, to jest prawda jakaś tam, ale ta gitara brzmi na przykład. To nie jest prawda, bo nie wiadomo co to znaczy. Każdy ją weźmie, kto ją weźmie, zabrzmi inaczej. Więc to jest fajne w tym, no, że wszystko w nas. Tak, i teraz już wiemy, dlaczego Borysewicz nie chciał pożyczyć tego Stratocastera zespołowi Manam do nagrania ich debiutanckiej płyty w 80 roku. No przecież to był maluch, No ale Kora, Kora, że tak powiem, użyła swoich wszelkich argumentów z argumentem słownym, prawda, kończącym cały wątek, i Borysewicz tego Stratocastera pożyczył. Także miała talent Kora do prawda, przekonywania nieprzekonanych. Dobrze, ale przejdźmy dalej. Mamy pytanie od basisty. Których najbardziej basistów ceni pan w Polsce i których na świecie? No w Polsce to jest bardzo łatwo wyśledzić, których ja cenię. Tych, z którymi nagrywam płyty. Mam ulubionych basistów. Zaraz też boję, że mnie pominął kogoś, ale to jest mniej więcej tak. Są dwie rzeczy, że są ludzie, których muzyka może być bardzo dla mnie atrakcyjna niekiedy. Tak jest w naszym świecie. Ale to nie znaczy, że mi się musi dobrze z tym kimś grać. Czasami się tak zdarza, że oglądasz kogoś na scenie, na przykład perkusistę, ale fajnie, potem z nim gram i czegoś i nie ma tej chemii. Oczywiście jak jest dobry, to jest okej, ale bardzo dobry. Więc ja dobieram muzyków, którzy dla mnie są bardzo dobrzy. I teraz u mnie można to podzielić na dwie frakcje, bo grywam albo z basówką, albo z kontrabasem. Niektórzy grają na tym i na tym. Na pewno takim muzykiem, który jest mi bardzo bliski od lat i z nim bardzo długo pracuję i właściwie gra na większości moich płyt, to jest Robert Kubiszyn. Człowiek, który gra fenomenalnie na basówce i świetnie na kontrabasie też, ale zazwyczaj spotykamy się w okolicznościach kontrabasowych. Graliśmy przez lata z Anką i Oprek, w wielu, wielu zespołach znamy się bardzo długo. I Robert, no, poza tym, że jest wirtuozem instrumentu, gra świetnie, to jeszcze ma rodzaj muzykalności, czujności, którą ja cenię. Czyli jakby z nim możemy podjąć ryzyko, możemy grać
różne rzeczy, których wcześniej nie graliśmy, przynajmniej próbować. Także Robert to jest poważna instytucja tutaj. Jest świetny basista, z którym też bardzo często jest przyjemnością grywam. To jest Michał Barański. To jest tak jak Kubiszyn, to jest taki troszkę basista, oczywiście osadzony w tradycji, ale bardziej ma nowoczesną gitarę, foderę, gra no bardziej nowocześnie, mi się kojarzy, trochę z innym kawałkiem muzyki. Tak, Michał Barański, fenomenalny kontrabasista jazzowy, wirtuoz absolutny. Jego granie na basówce wywodzi się bardzo silnie z muzyki Jaco Pastoriusa. Jakby z tego nurtu. To jest troszeczkę inny sound, ale też to jest świetny muzyk grający fenomenalnie rytmicznie i bardzo no, wspaniale wspomagający jakiekolwiek hece, które się wydarzają na scenie. No to tych dwóch najczęściej. Zdarza mi się też grywać super muzykami jest młodszego pokolenia. To jest Andrzej Święc, gra na obu instrumentach. Świetnie gra Michał Kapczuk. I tutaj na pewno dałem jakiegoś ciała, już pominąłem jakichś zawodników. No, są jeszcze kontrabasiści. Na mojej ostatniej płycie gra wspaniale Max Mucha. Bardzo lubię grać i zdarzało mi się grywać w zespołach choćby z Henrykiem Miśkiewiczem, ze Sławkiem Kurkiewiczem, który gra też na basówce, ale na kontrabasie chyba to jest chyba ten jego ważniejszy świat, chociaż kocha tę basówkę też. Sławek, który grał 16 lat ze Stańko i jest członkiem od 100 lat tria Marcina Wasilewskiego, który jest teraz zdecydowanie takim flagowym okrętem polskiego jazzu na rynku światowym. Najbardziej są rozpoznawalni niewątpliwie. Więc ten Sławek i na pewno kogoś tutaj pominąłem, ale to zazwyczaj są ludzie, którzy grają w taki sposób, że oczywiście jak zagra taki każdy z nich solo, to jest bardzo interesujące, ale grają mądrze w sekcji, czyli czują muzykę, czują to może źle powiedziane, ale potrafią sprawić, że zespół brzmi lepiej. Zresztą to wszystko, co my robimy na poziomie takim dorosłego grania, to jest takie, że wszyscy gramy tak, żeby każdy z nas brzmiał najlepiej, a co za tym idzie całość. Jakby. Więc basista ma dużo tam możliwości i na pewno kogoś pominąłem. No to jest właśnie tego typu pytanie, że nie da się opowiedzieć o wszystkich osobach, których chciałoby się wymienić, zwłaszcza w pana przypadku, panie Marku, gdzie pan ma ponad 140 płyt. Nie, teraz to już nie wiem ile już nie 150 liczę. Może już nawet, tak? Więcej, bardziej pod 200, ale ja już przez trochę mi się zmieniła specyfika zawodowa, bo ja pamiętam, ja nagrywałem kiedyś do roku 15, to ja poza tym, że nagrywałem swoje płyty, to grałem z wieloma wykonawcami. Od tych właśnie 8 lat teraz postawiłem na swoje rzeczy i bardzo rzadko gram z kimś poza swoimi projektami. Zresztą co roku miałem projekt jakiś z dużo tych projektów, które są aktywne cały czas, bardzo różnorodnych. Oczywiście z Dorotą Miśkiewicz czy z Henrykiem Miśkiewiczem, z różnymi ludźmi, z którymi bardzo lubię grać, to chętnie zagram, ale jakby nie jestem armią zaciężną teraz, że mniej nagrywam tych płyt, jakby usunąłem się z tego rynku. No, nie, żebym tego nie lubił, to było bardzo fajne przez lata, ale jakby, także ja myślę, że ja te 150 płyt to miałem nagrane tam 8 lat temu, czyli coś takiego. I teraz oczywiście trochę ich powstało, ale jakby nie jestem w tej konkurencji. A ze światowych, no to co? No Jaco to jest potwór. Jaco Pastorius to jest ktoś nieprawdopodobny. Z kontrabasistów mam ukochanych. Ray Brown czy Ron Carter. Bardzo lubię to. Teraz albo Christian McBride, z tym to bym chciał zagrać. To jest mniej więcej w moim wieku zawodnik, kontrabasista. Nieprawdopodobnie swinguje. Wspaniały muzyk. Też grałem z takim kolegą, który świetnie gra i na rynku amerykańskim bardzo silnie zasadzony. On się nazywa Hadrian Ferro, on grywał z Cheekiem, z McLaughlinem, no to też było duże spotkanie, to basówkarz, że poza tym, że jest wirtuozem jakimś ostatecznym, to no, wspaniale się miksował, wspaniale budował strukturę zespołu, ale basista to jest ważny element. O, jest jeszcze świetny basista, rzadko gramy, bo on jest bardziej, on przez lata nagrywał płyty popowe, ale uważam go za absolutnego mistrza w dziedzinie grania piosenkowego, chociaż ma swój bardzo ciekawy, taki frikowaty świat, to jest Piotr Żaczek.
basówkarz, który gra w zespole Poluzjanci z Kubą Badachem i w wielu różnych swoich projektach, ale świetnie brzmi i świetnie gra. I tak by można długo, pewnie na pewno goś pominął. Tak, no teraz mi się przypomina anegdota, którą opowiadał Markus Miller, że zamieszkał w hotelu. O, z Markusem też samym... się załapałem. Tak. No to... w hotelu zamieszkał z Jaco Pastoriusem. Jaco Pastorius na najwyższym piętrze, on oczywiście trochę niższym piętrze. No i Jaco zszedł do niego, zapukał i mówi: jestem Jaco Pastorius. On mówi: ja wiem, człowieku, ja wiem. No ale pokaż, jak ty to tam robisz? No i on mu pokazał tą technikę klangu, czyli slapu tak zwanego na basie. I Jaco tak siedzi. Żona tam obok Jaco była i on tak: ja też tak gram. I podobno całą noc spędził na tym, żeby to rozgryźć, żeby też sobie tak to, ten slap. Oczywiście nie grał tą techniką potem, ale taka ciekawa anegdotka, którą Markus Miller opowiadał kiedyś przy okazji jakiegoś warsztatu. No i tak mi to właśnie przyszło do głowy, że jak basiści mają też ten swój własny taki świat i nie ma jednego określenia basista, bo każdy basista jest inny i każdy ma swój własny świat muzyczny i swoją drogę przekazu. Także tutaj jest bardzo trudne pytanie, Tomaszu, które zadałeś i dziękuję panie Marku, że tak... Ale Markus, jeszcze dodam, bo się, tak jak mówiłem, załapałem, spędziłem 3 dni z zespołem Markusa Millera, tutaj w Gdańsku był festiwal, to się nazywało Solidarity of Art i to był Markus Plus, taka edycja, że Markus grał z różnymi artystami i przyjechał jego zespół i okazało się, że potrzebują gitarzysty i tam był taki nawet casting, że tam jakieś płyt, coś tam powysyłał, moje płyty, krótko mówiąc, spędziłem z nimi 3 albo 4 dni grając, jako jedyny spoza tego organizmu zawodnik i Markus właśnie gra w taki sposób, że to jest tak dobry rytm, czujesz się tak bezpiecznie, taki tłusty, bardzo mądry, nawet jeżeli znamy go z tego właśnie klangowania i z tych jego solowych projektów, gdzie często to jest takie trochę show off, ale to on jest bardzo głębokim, wspaniałym muzykiem. Markus to jest absolutna potęga, co tu mówić. Oj tak. No nie grałby z Milesem Davisem, gdyby nie miał tej wartości takiej w sobie, no, wiadomo. Tak. Tam trafiali już tylko najlepsi. Panie Marku, trio czy większe składy? Gdzie się pan czuje najlepiej? We wszystkim. No ja mam taki niespokojny trochę takiego ducha, no bo pierwszą płytę swoją nagrałem wiele osób, to była taka pomieszana nap, potem było wolno, czyli i powoli graliśmy i tak swobodnie, ale na akustycznych instrumentach właściwie same ballady w kwintecie. Potem powstało trio Konkubinap, czyli Konrad Kubiszyn Napiór, w którym gramy do dzisiaj. I jakby chcę powiedzieć, że te płyty były bardzo różne, potem w duecie, potem up w 14 osób, potem w kwartecie nagrałem płytę tą Warszawa, Nowy Jork, potem Hipokamp, no i teraz te płyty, na których gra orkiestra smyczkowa i trio duża. Mi się po prostu nudzi. Inaczej, może to nawet nie jest tak, że mi się nudzi. To jest tak, że ja jestem ciekaw, co jest tam po drugiej stronie. I lubię tę swoją muzykę, która jest no jakby cały czas... Nie da się od tego uciec. To jest moja muzyka, co moje melodie, mój sposób harmonizowania i tak dalej. Ale ja lubię ubierać to w różne formy. I dlatego te płyty się tak różnią. To nie jest, że ja muszę na chama, że tak powiem, zrobić inną płytę niż poprzednia. Nie, pewnego dnia być może będę nagrywał w tym samym składzie płyty, jeżeli będę miał taki pomysł. Ale lubię ubierać w nowe formy. Zaś co się tyczy właśnie z kim grać, no z wszystkimi lubię, ale powiem szczerze, że jak się w tych małych składach kwartet, trio, to bardzo, bardzo się lubi grać. Dlatego, że tam jest większa szansa na że tak powiem, na zmianę. Wiadomo, że jeżeli mam płytę, którą nagrałem na przykład w sekstecie i tam są napisane głosy, no to gramy w sekstecie i bardzo to lubię, bo taki koncert służy prezentacji tej muzyki. Oczywiście improwizujemy. To ta improwizacja jest inna, jak grasz w 6 czy w 8, a jest, bo na przykład z tym String Theory teraz grywam z powodów oczywiście wiadomych organizacyjnych, że jest tylko kwintet smyczkowy, 5 smyczkowców, i nasze trio w oktecie.
no to tam to pole do improwizacji oczywiście ona jest, ale jest ograniczone. Muzycy klasyczni grają dokładnie te nuty, które mają zapisane i koniec. Jak gramy w trio z kolei, no to ta wolność jest pełna. Wszyscy możemy zmienić losy w każdej chwili tych utworów, co zresztą staramy się robić, bo to jest coś, co ja bardzo lubię. Ja nie wyobrażam sobie siebie, chociaż broń Boże tego nie wartościuję, ale w sytuacji, że gram w jakimś zespole, w którym pięknie, idealnie i super i może jeszcze z odpalonymi trackami z laptopa wykonuję codziennie te same partie. W tym świecie, w którym ja się poruszam, te partie zawsze są inne. Oczywiście jak gram z Arturem Mesickim lalkę, to respektujemy aranż, bo on jest kluczem tutaj. Chcemy tak pokazać ten utwór Kurlewicza, ale co się tam wydarzy w środku, to jak ja akompaniuję, jak ja gram solo i odwrotnie, i Artur to samo, to za każdym razem jest coś innego. No więc odpowiadając dosyć przydługawo na to pytanie, lubię we wszystkich formach, ale najwięcej wolności dają małe składy. Nigel Kennedy kiedyś był znany z tego, że w krakowskich klubach jazzowych grywał całe noce, po prostu od wieczoru przez całą noc aż do rana świtało w różnych składach, po prostu czysta improwizacja, jam sessions. Jak to wygląda u pana, panie Marku? Spędza pan jeszcze jakieś noce w klubach jazzowych, gdzie po prostu jest tylko i wyłącznie improwizacja i tylko i wyłącznie muzyka? Nie, tylko i wyłącznie improwizacja to jest coś, co bardzo lubię. I tak dalej, tylko tu musimy rozdzielić troszeczkę światy, że ja to mam na scenie, że jakby oczywiście zdarza się, że biorę udział w dżemach, ale rzadko, nie jestem jakby entuzjastą. Nigel to jest cyborg, ja nie wiem z jakiego on jest budulca zrobiony, bo to, że on siedzi do rana, to jedno, a to jakie on tam sobie jeszcze różne rzeczy, że tak powiem, aplikuje w trakcie, no to jest cyborg silny. Strasznie zawodnik. Ja mam tak, że oczywiście lubię w życiu grać. Przez na tych warsztatach to się dżemuje cały czas, tak jak jeździłem i tak dalej. Ale przez to, że moja droga tak poszła, że miałem dużo możliwości grywać z super muzykami w różnych ciekawych składach, to nie ciągnie mnie tak już do dżemów bardzo. I to nie dlatego, że zdziadziałem, tylko jakby. Jest inna dyscyplina formalna na scenie. Możemy tak samo improwizować. Wiesz, że grasz z muzykami, z którymi chcesz grać. To taki troszeczkę koszmar, że wchodzisz na jam. Oczywiście dla fanu tak, ale nie całą noc. I grasz z muzykami, fajnie grają, to wlezę. Wejdziesz, po chwili się zmieni na przykład jeden z muzyków, powiedzmy perkusista na innego. I oczywiście dalej jest niby fan, ale wolę, żeby grał ktoś, z kim ja mam porozumienie. No nie wiem, jak to nazwać. No na przykład... Mhm. Jam to jest poligon, to jest jakby zabawa. Może powinienem więcej grywać na tych jamach, ale pewnie grywałbym, jakby był bardzo ustabilizowany poziom, jakby wysoki, bo to jest, na jamie może się zdarzyć coś niesamowitego, to jest prawda, ale może być też straszna menda, o tak mówiąc naukowo. Tak, pójdą jakieś złe fryty i koniec z tym. I nic z tym się nie da cokolwiek zrobić. Może być tak. Różnie, tak. Najgorzej mają basiści, którzy muszą grać ten bas, nawet jak jest 50 solistów w kolejce, żeby zagrać bluesa. Także z tym czasami współczuję. No. Tak, to są ludzie z żelaza. Dobrze. Pytanie, które już częściowo zostało odpowiedziane, ale jest tutaj kilka kwestii. Podejście do sprzętu muzycznego w chwili obecnej. Co jest dla pana istotne? No są teraz te różne nowoczesne wzmacniacze, te wszystkie kempery, te wszystkie syntezatory gitarowe, efekty i tak dalej. Panie Marku, proszę się do tego odnieść, do tej najnowszej technologii. Bo widziałem to pytanie tak kątem oka. No więc tak. Jeszcze je tutaj tak zostawię na chwilę. Tak, pozdrawiam tak, Tomasza tak, bardzo serdecznie też. Tak, tak, pozdrawiamy. Tak jak już mówiłem wcześniej, ja szukam tego świętego grala także w gitarach i we wzmacniaczach. Czyli chcę mieć dobre instrumenty, bo tak jak mówiłem, nazywając je wzmacniacze i to wszystko instrumentami, tak jak mówiłem, to jak masz dobry wzmacniacz, on za ciebie nie zagra. Zresztą dobry dla każdego inny. Jakbym miał wzmacniacz, nie wiem, to ten, na którym grał Eddie Van Halen, w jego ustawieniu,
to nie sądzę, żebym zagrał mainstreamową balladę jazzową i tak dalej. Więc to są urządzenia, które kupujemy pod siebie. Czyli jakby przedłużając ten koncept, który jest silniejszy niż, nie, on nie jest intelektualny, on jest po prostu naturalny, że i tak będziesz brzmiał tak jak ty. Na każdym spróbujesz ustawić brzmienie, które jest dla ciebie charakterystyczne. Ale szukamy tych świętych grali, no bo fajnie była dobry wzmacniacz, daje nam to frajdę, więc ja ciągle się w to bawię. Jeśli chodzi zaś o te symulatory, kempery czy quad, korteksy, fraktale, tak. I tak dalej, no to to się bardzo zmienia w stronę taką, no, no coraz to jest lepsze. Co więcej, mam nawet takiego quada, ale kupiłem, nie używam go prawie, tylko jak gram z Arturem Lesickim w duecie używam i to nie do tego, jakby do czego on jest przede wszystkim stworzony. No to powiem jak było. Jak to się pojawiło, to kompletnie mnie to nie kręciło, bo to jest znakomite urządzenie, to wszystko, mówię o tym wszystkim, bo tam który lepszy, to już kwestia jest dywagacji, to wszystko służy do tego, żeby ułatwić trochę działanie. I teraz, ale to najlepiej służy ludziom, którzy grają takie koncerty estradowe, duże. Duże koncerty, gdzie nagle się okazuje, że na scenie nie ma żadnych wzmacniaczy, dwa kable XLR wyprowadzają symulację brzmienia. No i ten mój przyjaciel Artur Lesicki, który jest dużym ekspertem od spraw brzmienia i po prostu ciągle go to kręci, bo on, przez jego ręce przechodzą cały czas te rzeczy, czego nierzadko jestem beneficjentem, jak ma jakąś super gitarę, to czasami jakby ja ją kupię albo coś, to jest bardzo fajne. A on robi to z czystej pasji. No i on kupił tego Kempera, bo on gra takie koncerty, grywając w rozrywkowych różnych orkiestrach. Ja tego po prostu teraz nie robię, robiłem to kiedyś. I jakbym żył tak jak kiedyś, to już bym miał to dawno. Bo to jest troszeczkę tak, że taki Kemper, jeżeli grasz na festiwalu, głupio to zabrzmi w tym kontekście historycznym, ale w Opolu kiedyś, dajmy na to, no to to, co teraz potrafi ten Kemper wypuścić na tak zwane przody, to, co usłyszymy potem w telewizji z Kempera, prawdopodobnie będzie lepsze na dzisiaj, nie musi być lepsze, ale może być lepsze niż to, co, że postawisz znakomity wzmacniacz. Czy dobrze postawisz mikrofon? Pierwsze pytanie. Czy to przejdzie przez jakieś przeróżne rzeczy i tak dalej. Więc to jest bardzo praktyczne. Natomiast zupełnie nie rozumiem, jakby, znaczy rozmowa, czy co jest lepsze, no jest dokładnie taką samą rozmową, jak czy lepsza jest czekolada, czy wyrób czekoladopodobny. Ten nie ma po prostu startu. To jest wzmacniacz prawdziwy, a tamto to jest symulacja głośnika. Oczywiście to było tak, Artur mi wysyłał właśnie różne próbki. Kempera, z pieca, tych samych rzeczy. Ja zawsze wiedziałem, który to jest wzmacniacz. Natomiast no, w graniu, w praniu na scenie, dlatego nawet Pat gra na tym Kemperze i różni ludzie grają, bo to jest konkretnie bardzo praktyczne. On to bierze ze sobą w takiej niedużej skrzynce i dzięki tej skrzynce w każdym miejscu na świecie brzmi tak samo. Jak się jeździ po świecie, to wypożycza się wzmacniacze z backline'u, bo nikt nie wozi. No więc wypożyczysz wzmacniacza Fendera, załóżmy lubię Fender Deluxe, bo to jest taki bezpieczny wzmacniacz. Każdy jest inny, a tutaj masz zawsze ten sam, one się różnią. I idąc tym tropem, jakby to się stało czymś bardzo praktycznym. Natomiast to, że ja kupiłem quada, to nie wynikało z tego, że ja potrzebuję symulacji gitary elektrycznej. Tylko kiedyś podczas tych testów Artur zrobił test preampu Niva, czyli nie urządzenia do grania na gitarze, tylko studyjnego preampu, który przenosi dźwięk mikrofonowego, który przenosi dźwięk, nie wiem, na przykład wokaliści śpiewając przez mikrofon idą przez preamp do tam konsolet dalej. Czyli preamp, coś bardzo ważnego, przedwzmacniacz, który nasyca. I on zrobił testy na tym Kemperze Niva i puszczał mi Niva i z Kempera sklonowanego. No i to było nie do rozpoznania już prawie. Wiedziałem, który, ale minimalnie. I wtedy pomyślałem, a to super, to kupię tego. Bym kupił Kempera, gdyby nie to, że mi ktoś polecił tego quada.
co notabene Quad Cortex to się nazywa, co notabene nie było taką najlepszym rozwiązaniem świata, bo no, ludzie mówią różne rzeczy. Lisek zrobił testy i ten Quad jest otwartą architekturą, tam się pewnie jeszcze dużo wydarzy, bo oni ciągle robią update'y, ale na przykład jeśli chodzi o czysty dźwięk ze wzmacniacza, to Quad Cortex dodaje coś w górnych częstotliwościach, co nie jest naturalne. I więc mam tego Quada, bo akurat kupiłem z polecenia. Natomiast te preampy on kopiuje dobrze i dlatego stałem się posiadaczem. I to jest fajne ogólnie rzecz biorąc. Dla ludzi, którzy grają estradowe koncerty, mają to wszystko, te efekty, to jest niesamowite. Ta dziedzina się potwornie rozwija, więc być może taka rozmowa za 5 lat będzie brzmiała jak jakieś archeologiczne wspomnienia. Tak, po prostu trąciła myszką. Tak. Tak, coraz bardziej to jest policzone, coraz bliżej. Natomiast no, jest oczywistym, że nigdy nie będzie to brzmiało jak wzmacniacz. Ale będzie tak blisko, że już ucho tego nie wyśledzi. No bo wzmacniacz jest głośnika, a tam jest zero jedynek. Jakby. Natomiast tak. Idzie to bardzo szybko. Bardzo szybko idzie do przodu i super, myślę, że dla ludzi, którzy siedzą sobie w domu i chcą sobie tworzyć jakieś muzyczne światy i mają wszystko pod ręką, wszystkie rodzaje wzmacniaczy znanych. Instrumentów i, też przecież, bo te MIDI to rewolucja po prostu w dźwiękach. Tak, i efekty. Wszystkie efekty w jednej skrzynce, można się fajnie bawić. Ale ja jednak wolę gitarę, kabel i wzmacniacz i do tego dodawać ciągle. No. Panie Marku, klasyczny strój gitary, czy może jakiś inny? Wiemy, że A440 to jest wymysł lat 30., prawda? Wcześniej instrumenty strojono niżej troszeczkę. No tak, tak się mówi. Nie mam doświadczeń z ezoteryczną częstotliwością 432, nie grałem nigdy tak. 440 albo 442, bo fortepiany są często dwa. Natomiast co do pewnie pytający tutaj ma na myśli też może, czy przestrajam gitary. Nie, gram normalnie w taki sposób. Bardzo rzadko zdarzało mi się, może jak właśnie bardziej w studio pracowałem, że niekiedy było coś tak karkołomnego, że trzeba było przestroić jakąś strunę i się nauczyć danej partii. Na przykład jak pianista pisał nuty dla gitary, gdzie jest, jak wiadomo, tych palców więcej. Ale normalnie staram się okiełznać normalny strój. Mhm. Czyli żadnych drop D, takich rzeczy nie bawi się pan w to? Siedmiostrunowe gitary też? Nie, no to D czasami, znaczy jakby strunę E czasami zniżę do jakichś tam potrzeb. Nawet grając z Arturem Lesickim, to gramy utwór Tomasza Stańki, Pożegnanie z Marią na płycie Celluloid, który dzisiaj właściwie to nie było do głowy, a to było z płyty, tylko to jakieś takie z YouTube'a wersja. No to tam do D przestrajamy, takie rzeczy robimy, parę rzeczy takich drobnych, ale jakby nie gram na alternatywnych strojach. Mm-hmm. Czyli, że wszystkie struny są jakoś przestrojone, nie mam takiej okazji. A to jest siedmiostrunowe, ośmiostrunowe gitary? Nie miałem do czynienia, nie znam. Myślę, że byłoby bardzo mi ciężko, nawet kiedyś chyba widziałem taką siódemkę, no to nie wiedziałem, gdzie nacisnąć, tak mi się to pieprzyło, że dramat, trzeba by się przyzwyczaić. No ale teraz mój kolega ma taką gitarę wspaniałą, wybitną absolutnie, gitara klasyczna Williama Laskina, dziesięciostrunowa gitara klasyczna, bo to są, jest pewna tradycja grania na klasycznych gitarach, właśnie tak, które mają 10 strun. To Narciso Yepes był taki klasyk wspaniały. Tak, 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 słynny gitarzysta. No i tam było 6 strun i potem jak ostatnia, no tutaj się pewnie pomylę, ale ostatnia jest E, najniższa, to potem kolejna niższa to było ton niżej D. Dokładnie, tak, taką gdzie widziałem gitarę parę dni temu, że było E, potem D, potem C, H i najniższa była A. I teraz w tych 10-stronowych gitarach nawet nie chodziło o to, że możesz sobie niżej zagrać bas. Tylko poprzez alikwoty, grając cokolwiek, te wszystkie struny są wprowadzone w jakieś drgania. I one na poziomie alikwotów dają niesamowitą głębię.
Pamiętam, kiedyś byłem w Madrycie 25 lat temu to było i taki znajomy miał właśnie gitarę Paulinho Bernabé, czyli klasycznego takiego mistrza, dziesięciostronową i on zagrał coś w swoim mieszkaniu, wtedy Bacha. I to było przeżycie sonorystyczne takie, pewnie przez ten rezonans, że ja czegoś takiego nie słyszałem. Więc ja mam gitarę klasyczną takiego lutnika polskiego, do studia ją tylko używam, Bogusław Terix się nazywa, bardzo fajny facet z Mainz, mieszka w Niemczech. I właśnie widziałem, że teraz buduje pierwszą dziesiątkę taką. Pewnie będzie brzmiała jak dzwon, ale nie przestrajam tak. Jakbym grał może więcej bluesów, to bym slajdem, to bym coś przestrajał, a tak to normalnie się zmagam. Takie pytanie odnośnie ostatniego koncertu. Jak wspomina Pan niedawny koncert w Andrychowie? Bardzo miło. Właśnie to jest jeden z tych koncertów, a propos poprzedniego pytania, troszeczkę tak, że graliśmy w trio bardzo swobodnie. Publiczności było mało, bo to była malutka przestrzeń. I teraz kiedyś grywało się bardzo dużo, często jazz w takich małych miejscach. Zresztą cała historia jazzu, no, jest bardzo dużo nagrań z Village Vanguard choćby w Nowym Jorku, które jest po prostu malutkim klubem. I w Andrychowie teraz jak graliśmy, to było tak, że w zasadzie jakbym ruszył tak rękę do przodu wyciągnął, to bym kogoś dotknął. Więc ten kontakt był bardzo fajny. Bardzo dobra publiczność, dobrze nam się grało swobodnie. I ta interakcja, kiedyś to było powszechne, te kluby były małe, teraz no właściwie większość koncertów, jakie ja grywam z tymi swoimi projektami, to jest w takich salach typu teatr, bardziej tego typu, a rzadko już w klubach, bo klubów jest mało, jakiś taki, tak, pod tym względem jest kryzys ewidentny. Charlie Hunter gra na ośmiostrunowej gitarze, łączy klasyczną muzykę, gitarę klasyczną z basem. Zda pan tego gitarzystę? Tak, znakomity gość. Tak, on teraz nagrywa. Teraz będzie o nim głośniej, bo już jest od jakiegoś czasu, bo współtworzy takie trio koncertujące z Kurtem Ellingiem, wokalistą, który jest dużo bardziej rozpoznawalny niż Charlie Hunter. Ale to jest jakiś potwór, ten Charlie. To trudno go nazwać gitarzystą do końca, bo to jest i basista, i gitarzysta. On zdaje się ma tak, on chyba ma podział, że te basowe struny są w ogóle rozłączane, że one idą do innego pieca. Ludwig Nico Moffa też coś takiego zrobił, Włoch zrobił dla Gilada Hexelmana, że w ramach normalnej gitary, że basowe struny idą na inny wzmacniacz jakby, o innej specyfice. I Charlie Hunter też tak to pewnie robi, chociaż on bierze pudło i tak samo gra. Świetny muzyk, który właśnie posiadł taką umiejętność kontrapunktyczną, że on gra i bas, i te akordy, i sola, no, te jego płyty to są takie, że on gra tylko z perkusistą. Że absolutnie wspaniały muzyk. A jako mało lat, czego pan słuchał? Może jakiś utwór, który pamięta pan z tamtego okresu i czuje do niego jakiś taki wyjątkowy sentyment do dzisiaj? Oj, co szereg tych utworów. No jak ja byłem mały, to ja kochałem... bardzo lubiłem Led Zeppelin na przykład. I Jimmy'ego, Hendrixów, tego się słuchało. To było coś dla mnie szalenie ważnego. I krzepiące jest to, że akurat Led Zeppelin to był wybitny, nie wiem, czy nie najwybitniejszy zespół rockowy w historii. Oczywiście to jest kwestia gustu. Bo oni na tym, po latach potem, zauważyłem coś takiego, że no najpierw to było dla mnie coś fajnego, rockowego. Lubiłem te pierwsze cztery płyty. Miałem to na kasetach oczywiście. I tak dalej. Uczyłem się solówki ze schodów do nieba, no bo jak inaczej, i tym podobne. A pamiętam, że mogło to być 15 lat temu może. Miałem taką trasę w Polsce, to zorganizował Krzysztof Zawadzki, perkusista z grupy Walk Away. I on zaprosił do tej trasy mnie właśnie na gitarze, Steve'a Logana, basistę wspaniałego, który grywał ze Scofieldem i z Chuck'em Khan, i szefa całego przedsięwzięcia, Adama Holtzmana. To był gość, który był 4 lata kierownikiem muzycznym zespołu Milesa Davisa. No i bomba, jedziemy busem na trasę, się cieszę, fajnie, pogramy. I on wsiadł do busa, gdzie było wideo.
I włączył koncert, co mnie zaszokowało, jak to jazzman, przecież go wyrzucą ze stowarzyszenia jazzowego, jak tak można, nie, mówię, zle jaj. I włączył koncert Led Zeppelin między pierwszą a drugą płytą. I słuchaliśmy tego z jakiegoś tam kampusu, jeszcze nie byli bardzo znani, także już nie tak aż globalni. I tam można zauważyć pewną rzecz, że ten John Henry Bonham, on był perkusistą z klucza jazzowego. Mimo, że miał największą stopę i brzmiał jak naprawdę kwintesencja rock'n'rolla, to on był z backgroundu jazzowego. On grał na hi-hacie, tak jak Max Roach. Był z tego świata. I przez to ta muzyka ma niedosłownie, oni nie grają swingowych rytmów, ale ona swinguje w takim poczuciu. Ma coś bardzo żywego w sobie i fajnego. I także lubię wracać, jak czasami gdzieś usłyszę te nagrania. Nie puszczam ich sobie tak na co dzień, ale no, to jest na tyle popularna muzyka, że często przypadkiem nawet gdzieś słyszę tę muzykę i uważam za świetną. Tak samo Jimmy, jak zabrzmi jakiś udany utwór, to też absolutnie mistrzowska rzecz z dzieciństwa, jakby z młodości, które silnie pamiętam. A jeszcze Dire Straits też bardzo lubiłem. Pamiętam pierwsze solo, jakie w życiu, jakiego próbowałem się nauczyć w życiu, to było solo z Sultanów Swingu. Tak, ten szybki taki motyw. To na końcu jest to, ale aha, cały czy. Przepraszam, dokładnie. To było bardzo trudne, ale fajne i tak dalej. Floydów też wtedy słuchałem, bo ten Gilmour, co by nie mówić, tutaj już przywołany, to w pewnym momencie bardzo mi się rozeszło z taką muzyką, nie słuchałem tego, ale usłyszałem ten koncert, co w Gdańsku, Live in Gdańsk, coś takiego on zrobił parę lat temu. No to on świetne jest w formie, świetnie gra. Śpiewa na tej gitarze naprawdę jak trzeba. Dużo miałem sentyment do tych starych właśnie takich rockowców jak Page z tamtych czasów, bo Page wtedy grał, potem coś jakby już dużo gorzej, mniej mi się podobało, ale był to wizjoner. No te solo z Hulota Love, czy właśnie ze Schodów do Nieba, to jest koniec świata. Knopfler, wielki gitarzysta, absolutnie z kanonu takiego, z korzenia realnego muzyki, jakby po kolei, trochę z country, trochę ze swingu. No to przecież on gra fingerstylem, prawda? On gra trzema palcami cały czas, kciukiem i wskazującym i środkowym palcem. Ta technika też nie była taka typowa, jakby jego. Jeff Beck, co to jest za potwór? Niestety zmarł. Robiłem a ja tu jestem właśnie w Londynie, mieszkam dosłownie na tej dzielnicy, gdzie Jeff Beck się urodził, w Wellington. A, no nawet byłem, widziałem jego dom, w którym się urodził. To jest dosłownie parę ulic stąd. Teraz był tam koncert taki, ja nie miałem czasu, że taki tribute to Jeff Beck, chyba w Royal Albert Hall, gdzie grało bardzo wielu, tam Clapton to organizował, świetnych muzyków. No Clapton też jest świetnym gitarzystą, slow hand. To mam takie z dzieciństwa jakby te wspomnienia, ale one zostały na zawsze. To są świetni muzycy, oni opowiadają w dziedzinie rockowej. Więc te stare, wszystko co stare lubiłem, to jest z rock'n'rolla i z bluesa. A zdradzi pan, uchyli pan rąbka tajemnicy, panie Marku, na jakim sprzęcie pan słucha w domu muzyki? Oj, tu rozczaruję słuchaczy, bo to jest, ja mam dwa takie, znaczy zestaw taki główny, mam takie kolumny BMW, dosyć wysokie, nie pamiętam jak one się nazywają. Pewnie to średni sprzęt jest, przyzwoity wzmacniacz do tego i jakiś tam, na razie nie mam jeszcze tego połączenia, żeby z Tidala jakby słuchać, dlatego że trochę to wszystko jest tak w przeciągu. Natomiast w takim pokoju tutaj, który mam, taki, w pracowni mam wyśmienite kolumny, absolutnie, mistrzostwo. One się nazywają ATC, ATC i to są takie kolumny, które są w najlepszych studiach nagraniowych. I o ile w studiach są, na przykład w warszawskim studiu S4, gdzie bardzo często nagrywam płyty z Leszkiem Kamińskim, to one są ogromne, takie studyjne. To jest bardzo brytyjskie, brzmiące bardzo naturalnie kolumny. I teraz dosyć niedawno temu udało mi się kupić najmniejsze kolumny, tak, bo ja mam małe to pomieszczenie, takie monitorowe. No i tam jest prawda, z lekko takim wybitym środkiem,
który może dla audiofilii byłby tak, bo to są dwa różne światy. To trzeba od razu. Jak ja się nigdy nie wszedłem w świat audiofilstwa z tej prostej przyczyny, że jak ja byłem w studio mnóstwo razy w życiu, nie wiadomo ile razy, i grałem przed chwilą na gitarze, a po chwili słyszę to przed miksem, na najlepszych mikrofonach, najlepszych preampach, na tych kolumnach takich, co to trudno mieć w domu kolumny, bo trzeba, nie wiem, przebudować, by mieć duży dom naprawdę. I w ogóle w sali odsłuchowej idealnej do tego. No, bo tak, wytłumione pomieszczenie oczywiście. Także mnie to nie jarało, że tak powiem, że potem jest sprzęt audiofilski i tam górka, tam cyka, coś. Ja słyszałem to prosto od krowy, że wychodzimy po nagraniu, siadamy i słuchamy take'u. I dlatego chciałem mieć bardzo te ATC, które mają takie lekkie przekłamanie. Też pamiętam kiedyś, jakby audiofile w rzeczywistości nie dążą do, tak przynajmniej tak z moich doświadczeń wynika, nie dążą do prawdy. Bo prawda może być szorstka, kostropata. Audiofile dążą do pięknego dźwięku. Czyli bardzo często mam przypadek takiego kumpla, co ma wspaniałe graty, te Macintosh, nie wiadomo co, i wszystko bardzo. To już puste. Tak, mówimy tutaj, on zmienia na wszystko, co się da. Jakby. I pamiętam kiedyś Henryk Miśkiewicz kupił sobie kolumny. Pomyślałem, a dobra, chcę mieć takie najlepsze kolumny studyjne do domu. I ten Piotrek, mój znajomy, kupił też te kolumny, po czym je sprzedał potem i wrócił do tak zwanych audiofilskich. Bo to nie zawsze idzie, audiofile chcą mieć coś, co mnie zachwyca w audiofilskim sprzęcie, jak mam okazję gdzieś posłuchać na bardzo dobrym sprzęcie, to są plany. To jak słychać scenę jakby, to jest coś strasznie fajnego. Nie mam takich też jakby tutaj ambicji, żeby się wypowiadać na te tematy, bo się nie znam na tym, ale jako muzyk wiem, kiedy to dobrze brzmi i wiem, że bardzo często to jest podkolorowane. I proszę bardzo, to ma służyć temu, żeby mieć fan. Ale jednak jak ja słucham i te BMW, co tutaj są w domu, one są jakoś podkolorowane, fajnie brzmią, lubię brzmienia tych kolumn. Ale, to są podłogowe, czy takie? Tak, podłogowe, takie wysokie. Nie pamiętam, jak one się nazywają. Natomiast te małe ATC, które są takie, ale ważą tyle, że po prostu nie da się tego podnieść jednej, no to one dają taką prawdę z lekko wywalonym środkiem. I na czym to polega w moim świecie? Polega na tym, że na przykład zdarzało mi się niekiedy pisać muzykę do teatru, którą miksowałem sam w domu. Albo ewentualnie robiłem wszystko w domu, jakby nagrywałem i wysyłałem komuś do miksu. I od kiedy mam tę kolumnę, mam jest tam, nie wiem, parę miesięcy, to słyszysz, który pogłos jest dobry. Po prostu one opowiadają większą prawdę, więc jak słuchasz na komórce MP3, to nie ma znaczenia, jaki to jest pogłos. Ale jeżeli słuchasz potem na super sprzęcie, to jak będzie ten pogłos zły, złej jakości, źle dobrany, to będzie to słychać. I te kolumny pokazują te różnice. Więc ja szukam takich doznań przede wszystkim. Takiego do pracy. Czyli nie poszukuje pan najlepszego kabelka łączonego, pozłacanego i tak dalej. Na tylko tę drogę wiem, jak to się robi, ale na szczęście nie. Bo to nie ma końca. Aczkolwiek tak, wszystkim kto lubi, to niech się bawi. Tutaj akurat nasz ojciec, dyrektor, założyciel Robert, to posiada niesamowity sprzęt, jeżeli chodzi o kolumny. Byłem, słyszałem. Karol zresztą z kolei, nasz admin, też ma bardzo fajne takie małe kolumienki, które bardzo sprytnie grają, bardzo sobie chwali. A jeżeli chodzi o adapter, panie Marku, pan wspomniał, że pan ma adapter. Mam, jakiś polski? Mam, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, jaki jest. Dostałem kiedyś od kolegi takiego, co mnie chciał namówić. Tam, gdzie go dostałem, tam, gdzie go położyłem, tam leży. Nie wchodzę w te winyle na razie. Może a to nie się korci zmieni, pana bo tak sobie włączyć płytę? Na przykład swoją posłuchać z winyla, jak to brzmi? No nie, no to ja sprawdzam, jak brzmią moje płyty z winyla na etapie produkcji i tak dalej. To nie, że ja tego nie słucham. Ale tak w sytuacjach domowych, chodzi o taką domową sytuację, nie techniczną. Słucham, ale z innych źródeł, no po prostu z kompaktów zazwyczaj, bo jest to wygodniejsze i tak dalej, i tak dalej. Nie wszedłem w ten świat, natomiast byłem w sklepie tutaj w Warszawie,
nie dalej jak 2-3 tygodnie temu jest taki człowiek, Jarek Polit się nazywa, i ma w przejściu między Mariotem a dworcem centralnym sklep, który się nazywa Plankton, i to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. To on, tam siedziałem, to jest dopiero fachowiec od tych rzeczy. On ma jakieś płyty pod niektóre pierwsze tłoczenia tam za, nie wiem, 2000 dolców czy coś w tym stylu. I on mi pokazywał różnice tych najlepszych egzemplarzy płyt, najlepiej wytłoczonych, tych pierwszych. No i to robiło niesamowite wrażenie. Też ma świetne kolumny. Taki oddany, taki gość głównie od jazzu, chociaż nie tylko. Myślę, że audiofile winylowi z Warszawy go znają na pewno, ale tam jest coś takiego w tym, że no wtedy słyszałem ogromną różnicę. Ja lubię to brzmienie bardzo, ale też to moje życie jest takie troszeczkę, nie mam za bardzo, ja nie mam tyle czasu, żeby sobie siadać i tak sobie słuchać. Oczywiście ta muzyka mi cały czas towarzyszy, ale no na winyle na razie się nie przestawiłem. Wracając do Charlie Huntera, Robert był widział go na żywo na WSJD kilka temu w Warszawie. Tak. I oprócz niego grał jeszcze John Scofield i rewelacyjny Vernon Reid, wspaniały gitarzysta zespołu Living Color. I teraz jest takie pytanie, czy mówi coś panu nazwisko Dave Fiuczyński, swego czasu oczywiście zafascynowanym gitarzystą, swojsko brzmiącym. Co pan o nim sądzi? No z tych wymienionych, to wszystkich, co tutaj byli wymienieni do czysta, to Scofield to jest dla mnie absolutny mistrz, guru, to jest jeden z najwybitniejszych żyjących muzyków. Tu nie chodzi o gitarę, bo on niesie coś, rodzaj feelingu, którego on jest jakby przedłużeniem takiego, idzie w prostej linii od największego jazzu. Zresztą grał z Milesem i tak dalej, i grał z Chetem Bakerem na początku i z Mulliganem i nie wiadomo z kim jeszcze, ale on jest takim absolutnym mistrzem feelingu właśnie, tego jak nie do końca, znaczy gra świetne dźwięki swoje, sobie tylko właściwe, ale gra je w taki sposób, że to jest no, jazz przez duże G i blues przez duże B i tak dalej. To jest coś bardzo autentycznego. Co zaś się tyczy Fiuczyńskiego, to tak, no to jest świetny facet. On chyba w Bostonie mieszka teraz, na Berkeley uczy. On kiedyś tutaj grasował w Polsce z właśnie zespołem Walk Away. Był na jednej czy dwóch trasach. Bardzo ciekawy gitarzysta. Oryginalny, grał na bezprogowych gitarach. Super gość. On świetnie gra też na płytach, pierwszych płytach Michel Ngocello gra. Super facet. No. Gdzieś go ostatnio słyszałem, jak grał na tym bezprogu. W internecie mi wyskoczyło, to robi ogromne wrażenie. Panie Marku, gdzie można pana usłyszeć, gdzie będzie pan promował najnowszą płytę String Theory? To jest takie pytanie ode mnie teraz. No tak, String to będzie grany 3 razy teraz podczas wakacji. Będziemy grali w Winnicy Turnau 14 lipca. W różnych składach to będzie, albo w oktecie, albo z małą orkiestrą kameralną, akurat za UKSO teraz nie. 15 listopada lipca w Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, to jest przepiękne takie miejsce na południu Polski. No i 21 lipca w Nosprze Katowickim, czyli najładniejszej sali, jaką kiedykolwiek widziałem, chociaż jeździłem po Tokiach i różnych, absolutnie przepięknej, w ramach festiwalu Jazz Around będziemy grali 21 lipca. A teraz jadę na traskę w piątek, w trio we Wrocławiu zagram z Michałem Barańskim i Pawłem Dobrowolskim w klubie Vertigo. Dzień później w Piwnicy pod Baranami z Dorotą Miśkiewicz w duecie i potem z tym samym triem jeszcze dzień później też w tej piwnicy w Krakowie podczas letniego festiwalu jazzowego. Tam lubię być. Na razie to mi się przypomina. Także zapraszam bardzo.
serdecznie również zapraszamy. Panie Marku, ja czuję się ogromnie winny, bo właśnie przed chwilą sprawdziłem czas. Mieliśmy rozmawiać przez godzinę, a rozmawiamy 2 godziny, bo jest godzina 58 teraz dokładnie. No tak, jak się gadułę zaprosi, to co? No. Także naprawdę ogromne dzięki. Ogromnie dziękujemy za ten wspaniały wieczór i tyle ciekawych informacji od pana, panie Marku, za to, że pan zgodził się, przyjął zaproszenie i jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi z tego powodu. Życzymy jak najwięcej wspaniałych koncertów, jak najwięcej wspaniałych przeżyć, jak najwięcej rozmów muzycznych ze światem dookoła, panie Marku, i pożegnamy się już może teraz utworem Prawo i Pięść Krzysztofa Komedy, a z panem, panie Marku, już żegnamy się teraz, także jeszcze raz dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie i naprawdę jak sobie pomyślałem, że trzeba walczyć o każdy kabel. Każdy kolejny, który się kupi, włośnikowy kabel albo interkonekt, powinien być lepszy. Pozdrawiam serdecznie. I tą konkluzją dziękujemy bardzo, panie Marku. Do widzenia. I kochani, tak oto zakończyliśmy nasz sezon. To był ostatni live, ostatnie spotkanie w tym sezonie. Oczywiście od września zapraszamy na kolejny sezon, a zakończmy ten wspaniały wieczór dzisiaj utworem Prawo i Pięść Krzysztofa Komedy. Tutaj mamy pozdrowienia oczywiście od ojca dyrektora. To była niesamowita rozmowa. Dziękujemy za obecność. Ja jestem naprawdę szczerze zaskoczony, że pan Marek spędził tyle czasu z nami i opowiedział nam tyle ciekawych informacji, tyle ciekawych rzeczy. No mówię, można słuchać godzinami. Tu Karol, drugi admin, czyli administracja w komplecie. Dziękujemy pięknie i do zobaczenia po wakacjach. Życzymy wam, kochani, zdrowych, szczęśliwych wakacji, oby jak najwięcej relaksu, odpoczynku, no i dobrej muzyki oczywiście, którą gdzieś tam znajdziecie sobie na urlopowych poszukiwaniach. To tyle na dzisiaj i żegnamy się bardzo serdecznie z wami. Do zobaczenia od września, ruszamy z nowym sezonem. A na koniec Prawo i Pięść, Krzysztof Komeda. Zapraszamy do posłuchania. Marek Napiórkowski po raz ostatni dzisiaj tutaj z nami zagra. Trzymajcie się, do zobaczenia po wakacjach. Cześć.